kartofelciu. Słowo mopsa, że będziesz się bawić z nami. Nadążanie za wami, dzieciaczki, jest bardzo trudne, gdy ma się dodatkowy słodki ciężar. Zapraszam do środka. Arbuz! Możemy go zjeść, mamo? Oczywiście. Słodki arbuz! Dzięki. Potem będzie dyniowa pizza. Nie. Niam, niam. O kartofelciu, przepraszam. Zapomniałam dać ci kawałek arbuza. Chodźmy. Mamo! Jeszcze trochę, fryteczko? Tak, bardzo ładnie, proszę, mamo. Jest prze... pyszny! Jeden dla ciebie. I jeden dla mnie. No to jak, moi koledzy? Zagramy w piłkę! Podaj do mnie, Pako! Chodź, Ninko! Wiecie, ja nie lubię grać w piłkę, ale dobrze. Ninko, teraz kopnę piłkę do ciebie! Chyba nie chcę grać w piłkę, Frytko. Ale to jest wspólna zabawa. Bawimy się razem. Przepraszam, ja wolę zbudować twierdzę. Chodź, pogramy jeszcze w piłkę. Wy przeciwko nam. Zaczynamy! Pyrku, a może wspólnie zbudujemy twierdzę? Czemu nie? Pako? Nie chcę. Chcę grać w piłkę. Frytko, chyba nie będziemy się dziś razem bawić. Gramy, Pako! No dobrze, Ninko, zbudujmy twierdzę. Dzięki, Frytko, użyjmy tych krzeseł. Pomożesz nam przy budowie kartofelcu? Będzie fajnie. Przywiąż rogi do krzeseł. Bardzo mi się to podoba, Ninko. Dzięki, kartofelciu. Frytko! Schowaj się w kieszeni. Jej, ale szybko to zrobiłaś. I bardzo szybko wejdę do środka. Całkiem nieźle. Co o tym sądzisz, kartofelciu? Dobrze. Teraz musimy zbudować most i... Ej! Przepraszam! Pako, zniszczyłeś naszą twierdzę! Twój rzut wolny, Pyrku! Nie martw się, Frytko. Już wiem, jak ulepszyć naszą twierdzę. Nic ci nie jest, kartofelciu? Już gotowe, Ninko! Uwielbiam naszą twierdzę. Zobacz, kartofelciu. Jest świetny. Owocowy koktajl dla moich pracusiów. Mój ulubiony koktajl owocowy. Dziękuję. Już wiem. Wypijmy je w naszej twierdzy. Jak ci się podoba, mamo? Jest bardzo, bardzo mopsiastyczny. Wielkie brawa, moi drodzy. O, to mój piekarnik. Pizza już gotowa. Pyszniutki, słodziutki, owocowy smak. Znowu to samo. Oj,
Przepraszam, Frytko. Rany! Robicie to już drugi raz! Nasze koktajle owocowe się wylały! Hej, Pyrku, podaj piłkę! Chwileczkę, Pako! Fajna twierdza! Pomogę w naprawie! Nie, poradzimy sobie. Dzięki. Naprawimy ją. Chodź, Pyrku! Byłoby dużo lepiej, gdybyśmy bawili się razem. Znajdźmy wspólną zabawę. Coś, w co wszyscy chcą się bawić. I ty razem z nami, Kartofelciu. Masz jakiś pomysł? Co jest, Kartofelciu? Dyniowa pizza gotowa! Chodź, Kartofelciu. Szybko myjcie łapki! Gdy zjemy pizzę, możemy bawić się razem. Chodź, Niko, teraz zjemy dyniową pizzę. Poczekaj, Frytko. Mam mopsastyczny pomysł, gdzie możemy zjeść. Bardzo proszę wszystkich o pizzowy uśmiech! O, jak wspaniale razem wyglądacie w twierdzy Pandy i Mopsa! Cudownie! Słuchajcie, pobawmy się teraz razem! Tylko w co? W chowanego! Nie! Deskorolka! Nie! Może rolki? Ale ja nie mam rolek! Koszykówka! Nie lubię w to grać! Wodna bitwa! Moja mama nie pozwala mi w to grać. Kartofelciu? Kartofelciu! Czy to jest twój pomysł na naszą wspólną zabawę? Tak! Możemy razem pobawić się latającą rakietą. Ale co z tobą? Co będziesz robić? Jesteś za lekka, żeby po tym skakać. Wejdziesz do środka? O, chcesz nią latać! To jest wielka sprawa dla małej Kartofelci. To będzie świetna zabawa dla ciebie i dla nas! Frytko, co tam masz? No, my, to znaczy... Ja mam wspaniały pomysł na to, w co możemy się razem pobawić. O! Latająca rakieta kosmiczna! Tak! Ja chcę spróbować! Ja też! Tak! Bawmy się razem, Frytolino. Ty będziesz pierwsza! Trzymaj się, Kartofelciu. Wyślę rakietę wysoko w niebo. Leć wysoko, rakieto! Z Kartofelcią! Poleciała bardzo wysoko! Jak się masz, Kartofelciu? Polecisz jeszcze raz? Teraz ja! Zrobię to w stylu Frytki. Skoczę dwiema nogami. Uwaga! Leć wysoko, rakieto! Wspólna zabawa jest najlepsza! Wysoko, rakieto! Wspólna zabawa jest najlepsza! Skok! Leć wysoko, rakieto! Wspólna zabawa jest najlepsza! I skok! Mam cię! To jest najlepsza wspólna zabawa ze wszystkich! Wiedziałam, że w końcu znajdziemy coś, w co będziemy chcieli bawić się wspólnie. Każdy z nas! Juhu! Mama! Cześć, Amando! Jak się czuje Body? Zaraz po wizycie u lekarza Body miał długą drzemkę i czuje się dużo lepiej. To dobra wiadomość, maluchu Body. Dziękujemy ci, Frytko. Niko, a powiedz, jak tobie udała się wspólna zabawa? Wspaniale!
Mamo, czy Frytka może przyjść na noc? Tak, oczywiście, że tak. Jeśli jej mama się zgodzi. Frytka jeszcze nie nocowała poza domem. Cóż, zawsze musi być ten pierwszy raz. Frytko, chcesz iść na nocowankę do Nika? Tak, bardzo proszę. Pierwsza nocowanka w życiu. Będzie świetnie. Ja? Wrotki? To dla mnie? Tak. Jeździła na nich nasza córka Zina, gdy była mała. Chciałabyś je dostać? Tak, proszę. To wspaniały prezent. Chcę na nich pojeździć już teraz. Nauka jazdy na wrotkach wymaga ćwiczeń. Chętnie ci pomogę. To będzie nauka łapania równowagi. Baw się dobrze, pa, Fryteczko. Jeszcze raz bardzo dziękuję za prezent. Pa. Czy mogę od razu włożyć moje wrotki, mamciu? Pewnie, że możesz. Ale najpierw muszę znaleźć kask Pyrka, który ochroni cię w razie upadku. Co? Na pewno gdzieś tu jest. Oj, kartofelcu. Jej, jazda na wrotkach to będzie dla mnie bułka z masłem. Mam! Kask Pyrka, całkiem jak nowy. Jeszcze ochraniacze na kolana i łokcie. Gdzie Pyrek mógł je schować? O, już wiem! Kartofelciu? Ty też musisz mieć kask. Łupina orzecha! Wspaniale! Już je mam! Hop do kieszonki! Niepotrzebne nam żadne siniaki ani guzy, prawda? Dobrze, możesz już wstać. Wyglądam jak Pyrek, kiedy jeździ na deskorolce. Brat Pyrek na desce i siostra Frytka na wrotkach. Dwa super mopsy na kółkach. Tak! Daję radę! Umiem jeździć na wrotkach! Frytko, wszystko w porządku? Tak, w porządku. A jednak tego nie umiem, mamciu. Nie umiem jeździć na wrotkach. Musisz jeszcze trochę poćwiczyć, moja mała. Wyjdę na zewnątrz. Możesz mi pomóc, mamciu? Babciu, twoja córka jeździ na wrotkach! Już to potrafię! Popatrzcie, jaka zdolna! Ojej, to będzie miła mopsikowa pamiątka. Trening spowoduje, że będzie ci szło coraz lepiej. Wow. Nie martw się, Frytolino. Nauczysz się. Spróbuj trzymać mnie za jedną łapę. Wow. Wow. Woohoo, tak! Nie zrażaj się. Pamiętam, ile czasu Pyrek uczył się jeździć na desce. Hej, mam to gdzieś nawet nagrane. Wow. Miłego dnia, droga pani sąsiadko. O, dziękuję. Proszę, mów mi Amanda. Amanda, panda. O, poznaliście już małego Bodi? I Niko. Wesołe cześć, Frytko. Wszystkie pandy pozdrawiają się w ten sposób. O, wesołe cześć, Niko! Wesołe cześć, drogie pandy! O, jaka śliczna mała pandusia! Jej! O, jakie maleństwo! O, jakie słodkie, ha? Mamciu! O! Dzięki, mamciu! Uuu, ty masz wrotki! Tak, teraz jadę sama, bez łapy. Ło! Ło! Wow! Wspaniale, Frytko! O tak! Popatrz, jak to robię! Ratunku! Niestety, jeszcze to.
Nic nie szkodzi, Frytulko. Musisz tylko trzymać mnie za łapę. A może być łapka pandy? Spróbujesz? Nie bój się, nie puszczę cię. Słowo mopsa? Słowo pandy. Do jakiej szkoły będziesz chodzić, Niko? W poniedziałek pierwszy raz idę do szkoły. Nazywa się... Szkoła w tęczowym lesie. Chyba tak. To moja szkoła! Czekaj, pan Wiercik mówił, że dojdzie do nas nowy chłopiec. To na pewno ty! Będziesz w tej samej grupie! Wesołe cześć, koleżanko! Już to łapię! Uwielbiam jazdy na wrotkach! Patrzcie na mnie! Bo Frytka dziś jeździ na wrotkach! Teraz ty, Niko! Frytka dziś jeździ na wrotkach. Na czym jeździ dziś? O, moja córeczka! Wszystko w porządku? Puściłaś łapę. Wszystko dobrze. Kartofelcia! Ukryj się, moja sekretna przyjaciółko. Kartofelcia? Kartofelcia to ulubiona przytulanka Frytki. Wszędzie ją zabiera. Zawsze i wszędzie. Widzisz, nic wam się nie stało. Gotowa na kolejne babach? To Pako, kumpel mojego starszego brata. O, mamciu mopsik. Pyrek zranił się w ramię w skateparku. O, mój maleńki Pyreczek. To się stało na rampie. Robił ewolucję i spadł nagle z deski. I wylądowałem na łokciu. Au! O, dobrze, chodźmy do domu. I jeśli chcesz, ja zajmę się Frytką. Dzięki. I dziękuję, że odwiozłaś Pyrka, Lili. Nie ma za co. Zdrówka, Pyrciu! Do zobaczenia w szkole, Pyrku! Mamciu, mamy w domu chociaż trochę nektaru gruszkowego? Czuję, że po nim lepiej bym się poczuł. O, niestety wczoraj się skończył. Jaka szkoda. Może pójdziemy do sklepu pani Flory i kupimy tam nektar dla Pyrka. Tak, możesz pojechać na wrotkach. A może wolisz wrócić do domu? Poczekaj na mnie, mamciu! O? No dobrze, małe pandy, chodźmy do sklepu po nektar. Idziesz, Niko? Jasne. No dobrze, kartofelciu. Wracamy do domu. Idziesz, Frytko? Czekaj, mamciu. Wezmę tylko moje wrotki. Nie, kartofelciu. Jeśli dłużej będę jeździć na wrotkach, znowu się przewrócę i zranię się poważnie. Tak jak Pyrek. Mam spróbować jeszcze raz? Przewrócę się. Nie przewrócę się, jeśli ktoś będzie trzymał mnie za łapkę. Tak jest! Niko, poczekaj! Pojadę z wami! Jadę do sklepu z Amandą, mamciu! Uwaga, ogłaszam alarm! Nektar gruszkowy dla Pyrka potrzebny natychmiast! Ijo, 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 ijo! Już się nie trzymam! Jedziesz na wrotkach całkiem sama! Dajesz radę! Dalej, Frytko! Dzień dobry, pani Floro! O, kto tak pięknie jeździ na wrotkach? O! Dzięki, pani Floro! Jestem panda Amanda, a to jest małe Bobby i Niko. Dobry pomysł, kartofelciu. Hej, Niko! Może chcesz się przyjechać na moich wrotkach? Będę cię trzymać, słowo mopsa, przez całą drogę. Mały Niko dziś jedzie na wrotkach. Mały Niko dziś jedzie na wrotkach. Dokąd jedzie Niko? Niko jedzie do domu!
Dziękuję, Mopsinko. Już pora wracać do domu po takim męczącym dniu. Pandy bardzo dużo śpią. Czy możemy pojeździć jutro? Ja jutro nie mogę niestety, bo jutro spędzam cały dzień z babcią. Nie szkodzi, zobaczycie się w poniedziałek. Oboje będziecie w jednej grupie. Wiemy. Dobranocka, Frytko. Dobranocka, Niko. Dobranocka, pani Amando i Bodi. Dobranocka, mała Frytko. O, nie zapomnij nektaru dla swojego brata. Nadchodzi twój ulubiony nektar, Pyrku. Trzymaj się mocno, kartofelciu. Przejedziemy na wrotkach całą drogę. Mamciu, nie mogę się doczekać mojej pierwszej lekcji muzyki. Wkrótce zostanę pianistką, taką jak mamcia. Pani od muzyki! Już jest! O, otworzysz jej drzwi, Frytko? Nic pani nie jest? Nic a nic! Zapraszam do salonu. O, Raju! Niestara! Dzień dobry! Jestem Kakadu Corella. Witamy na ulicy Spacerowej. Jak miło! Bardzo lubię te okolice. Roxy, która tu mieszka, była moją uczennicą. Ja znam Roxy. To milutkiej nauki, Frytulko. W razie czego jestem w kuchni. Dzięki, mamciu! Zgadniesz, kto to? Jest mała, ma słodki pyszczek i zaraz zacznie swoją pierwszą lekcję gry na pianinie. Tak, to ja, Frytka! Nie mogę się doczekać, żeby nauczyć się grać! Wspaniały entuzjazm! No to jazda! No to od jakiego utworu zaczniemy? No, wiesz, trochę to potrwa, zanim nauczysz się grać. Musisz poznać podstawy. I to nutka po nutce. O! Na początek nauczymy się grać pojedyncze nutki, a potem połączymy je razem w całe melodie. Zupełnie jak mamcia. Zgadza się. Pierwsza nutka, z którą się zapoznasz, jest tutaj. Oto środkowe C. Poznajcie się. Twoja kolej. O, Fryteczko. Doskonale. Oto nagroda. Śmiało! Naciesz się jej wspaniałym brzmieniem! Grajcie dalej! Otworzę! Witaj, Niko! Cześć, Amando! Cześć! Wesołe cześć! Czy mogę o coś zapytać Frytkę? O, Niko! Niestety właśnie uczy się grać na pianinie. Może mógłbyś odwiedzić ją nieco później? Pewnie! Wesołe cześć! Wesołe cześć! Oho, od razu słychać postępy. Otworzę! To znowu ja, przepani. Może mi pani powiedzieć, do której godziny Frytka ma dzisiaj lekcję muzyki, bo mam do niej ważne pytanie. Niko, oto środkowe C! Powiem jej, żeby cię odwiedziła, gdy skończy lekcję. To wie pani co? Poczekam. Pa! Tak, trzymaj, Frytko. Dzięki, mamciu. Proszę pani, mogę już coś zagrać? Proponuję najpierw małą zabawę. Zejdź proszę na chwilę na podłogę, zrób kręciołki i spróbuj znaleźć środkowe C. To będzie dla mnie bułka z masłem. Hurra! Łatwizna! Środkowe C jest... gdzie ono jest? O nie! To tutaj się ukryło! Dzięki, kartofelciu! O! Wybornie, Frytko! Przykleiłaś gwiazdkę, żeby łatwiej znaleźć środkowe C! Brawa za pomysłowość! Dziękuję.
Jestem z ciebie taka dumna, moja fryteczko. Łakocie, miam, miam! O, ale pychotka! Nie przerywajcie sobie, zaraz sprawdzę, kto się tak dobija. O, Niko, to ty. Znowu. Tak. Wybacz. Muzyka ucichła, więc pomyślałam, że już po lekcji. Mogę o coś zapytać Frytkę? Pewnie, pytaj. Ależ, Frytko, przecież lekcja muzyki jeszcze się nie skończyła. Nie? Ale pewnie się ucieszysz, że już pora na naukę kolejnych nutek, a potem całej melodii. Tak szybko ci idzie, Frytko? Opanowanie melodii zajęło mi wieki. To ty potrafisz zagrać melodię? Czy Niko może nam coś zagrać? Bardzo proszę. Chętnie posłuchamy, jak grasz. No to do dzieła. Uwielbiamy muzykę. Naprawdę przepięknie. O, naprawdę jesteś doświadczonym pianistą. Dzięki. Chyba nigdy nie nauczę się grać tak dobrze jak Niko. No dobra, spróbuję. Pani Corello, czy nauczymy się dzisiaj jakiejś melodii? O, no pewnie. Mamy jeszcze trochę czasu. Ale co będzie z moim pytaniem? Porozmawiacie, jak już będzie po lekcji. Ale zapytasz ją później. Pa, do zobaczenia! Frytko, zagraj proszę środkowe C. Dobrze. Kolejne nutki to D i E. D, E, D, E. Idzie ci coraz lepiej. A teraz zacznij od C. Ale to tylko trzy nutki. Zagraj je i powstanie melodia. Dalej, mała, gramy razem. C, D, E, C, D, E. Brawo! Nie przerywaj! Dobra robota! Niech każdy wie, że znam nutkę C. C, D, E, D, C. 4 lata mam i znam nutkę C. C, D, E. E, D, C. Wyśmienicie! Niech każdy wie, że znam nutkę C. C, D, E, D, C. 4 latka mam i znam nutkę C. Jesteśmy! C, D, E, D, C. Jestem z niej taka dumna, że tak szybko opanowała te 3 nutki. Racja. C-D-E. Można pomyśleć, że ktoś jej pomaga. Ukryj się, kartofelciu. Pomuzykujmy wszyscy razem. Świetny pomysł. Ale naucz nas wcześniej melodii. Łatwizna! C, D, E, E, D, C. To wszystko! Rozpiera mnie duma! Niech każdy wie, że znam nutkę C. C, D, E, E, D, C. 4 lata mam. Opanowała już nutkę C i D i E. O tak, E, D, C. Pianistka zna nutkę C. To prawda. C, D, E.
się, kartofelcu. To było wspaniałe! Zasłużyłaś na kolejną gwiazdkę. Dziękuję, pani. Do zobaczenia niebawem. Pamiętaj, żeby dużo ćwiczyć. Pa! Do zobaczenia. Bez ciebie nie dałabym rady, kartofelciu. Zasłużyłaś na gwiazdkę. Frytko, masz już czas porozmawiać? Aha. O, ekstra, ponieważ mam dzisiaj do ciebie bardzo ważne pytanie. Mów śmiało, Niko. Może chciałabyś wpaść do mnie w odwiedziny? Moglibyśmy się bawić przez cały dzień, zjedlibyśmy pod wieczorek. Ale fajowy pomysł! To kiedy? Jutro? Mogę, mamciu? Mhm. O tak! Zgodziła się, mamo. Do jutra, Frytko. Ale miłe zaproszenie. Będzie ekstra! Pobawimy się razem, Niko i ja. C, D, E, D, C. Chodźcie tu, wesołe skoczki. Wesołe skoczki. Teraz sprawdzimy obecność. Obecność. Gdy wyczytam czyjeś imię, ten ktoś pokaże się nam wszystkim, a ja postawię znaczek przy jego imieniu tu na liście. Ale fajnie. Czy wszyscy już gotowi? Gotowi, pani Wierciku. Zaczynamy. Śmieszka? Jestem! Top, 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 top! Tip! Jestem tutaj, panie Wierciku! Frytka? Wesoła, zakręcona frytka obecna, panie Wierciku! O tak! A kto nam przypomni, który zakręcony wesoły skoczek zaniesie dziś listę obecności do pana Borsuka Lisa? Do sekretariatu? Ja! Tak? To Frytka! Tak, dzielna mopsinka Frytka. Dobrze, czy nadal chcesz to zrobić jako pierwsza, Frytko? Całkiem samodzielnie? Tak, pięknie, proszę, panie Wierciku. No to wracamy do naszej listy. Uwaga! Hiena Howie? Howie? Tu jestem, panie Wierciku. Dobra, a czy mam ci jeszcze przypomnieć, jak dostać się do sekretariatu, Frytko? Tak, proszę, panie Wierciku. Dobrze, a więc pójdziesz prosto tym korytarzem, skręcisz w prawo, ominiesz szkolną bibliotekę w samym rogu, a potem za salą gimnastyczną znajdziesz szkolny sekretariat. Czy dobrze pamiętasz drogę? Korytarz w prawo... Biblioteka, w rogu, sala, sekretariat! Pewnie, że pamiętam drogę. To dla mnie zwykła bułka z masłem. Wezmę tylko kartofel... wezmę tylko mój plecak, proszę pana. Nie będziesz potrzebować plecaka. Muszę to załatwić sama, kartofelciu. Zostań w ukryciu, dopóki nie wrócę, dobrze? Wrócę za trzy machnięcia mopsikowym ogonem. Gotowa? Tak, panie Wierciku. Na razie! Powodzenia! A jeśli jednak się zgubisz, zapytaj kogoś o drogę. Jasne, panie Wierciku. Korytarz w prawo, biblioteka, w rogu, sala, sekretariat. Korytarz w prawo, biblioteka, w rogu, sala, sekretariat. Korytarz w prawo, biblioteka, w rogu, sala, sekretariat. Jasne. Tutaj skręcam w prawo. Korytarz w prawo, biblioteka w rogu. Pyrek! Hej! Pyrek! Pako! Ewa! Hej! Tak? Dzień dobry. Jestem Frytka. Młodsza siostra Pyrka. Tylko do niego pomachałam.
Przepraszam. O, nie ma za co. Miło cię poznać, Frytko. Dzięki, że do nas wpadłaś. Pyrku, pomachaj do siostry. Hej. A! O, w którą stronę mam teraz iść? Korytarz? Skręcić w prawo? Nie, w lewo. Nie, biblioteka, sala. Tak? O, bardzo pana przepraszam. Czy może mi pan pokazać, gdzie jest sekretariat? Muszę tam zanieść listę obecności wesołych skoczków. Pan Wiercik kazał mi zapytać o drogę, gdybym się zgubiła. Oczywiście. Przejdziesz koło biblioteki, Frytko. W samym rogu i za salą gimnastyczną znajdziesz sekretariat. Jasne. Tak, już zapamiętam. Dzięki. Korytarz w prawo, biblioteka w rogu, sala, sekretariat. Korytarz w prawo, biblioteka w rogu, sala, sekretariat. To już tutaj. Zrobione. Witaj. Dzień dobry, panie sekretarzu. Przynoszę listę obecności wesołych skoczków. O, właśnie widzę. Dzięki, Frytko. Jesteś pierwszym wesołym skoczkiem, który przyniósł mi listę w tym roku. Bardzo ładnie. Dobrze. Jesteś pewna, że trafisz z powrotem do sali wesołych skoczków całkiem sama? Jasne. Trafię sama do sali. To będzie dla mnie bułka z masłem. No to lecę. Do widzenia. O, jacie. Jejku. O! Którędy teraz mam iść? Tak bym chciała, żeby kartofelcia była ze mną i pomogła mi znaleźć drogę. Kartofelcia? Kartofelciu, czy to ty? O. Kiedy się zgubię, muszę spytać o drogę. Przecież tak powiedział pan Wiercik. Przepraszam. Może mi pani pomóc? Witaj. Pewnie jesteś wesołym skoczkiem. Tak, jestem. A pani? Jestem pani Wełna. Jak masz na imię? Ja? Frytka. A, młodsza siostra Pyrka. To pani zna Pyrka? Znam każdego ucznia w tej szkole. No witaj w tęczowym lesie, Frytko. A powiedz, dlaczego nie siedzisz w swojej sali razem z całą grupą? Widzi pani, zaniosłam listę obecności do sekretariatu, wpadłam do sali gimnastycznej i do sali muzycznej, a teraz widzę, że się zgubiłam. I chcesz mnie zapytać o drogę? Jesteś bardzo rozsądna i odważna. Zasłużyłaś na znaczek pani Wełny. Dobrze, mam pokazać ci drogę? Tak, proszę. O, tędy. A, ale w rewanżu? Chciałabym, żebyś coś zrobiła dla mnie, Frytko. Jasne, pani Wełno. Czy naoliwisz mi kółka od wózka? Trochę mi skrzypią, zauważyłaś? To już tutaj. Spójrz, sala wesołych skoczków jest na końcu korytarza. Dzięki, pani Wełno. Bardzo miło było cię poznać. Pani Wełna? Kartofelcia! Kartofelciu, co ty robisz na korytarzu całkiem sama? Tak bardzo się o mnie martwiłaś i wyszłaś, żeby mnie poszukać? O, dziękuję, kartofelciu. Ukryj się szybko, maleńka. No już. O! Cześć! A wiesz co? Od teraz już nie będę zostawiać cię w plecaku. Zabiorę cię wszędzie tam, gdzie pójdę. Nawet w szkole w tęczowym lesie. Frytka i kartofelcia. Będę cię nosiła w kieszeni. Moja kochana Milusia Mysiu Pysiu.
Byliśmy ciekawi, gdzie jesteś. Czy dostarczyłaś listę panu Borsukowi Lisowi? Dostarczyłam, panie Wierciku. I zgubiłam się niestety, ale byłam dzielna i spytałam o drogę. No, zakręcona robota, brawo! Powiedz, kto pomógł ci odnaleźć drogę? Najpierw pomógł mi nauczyciel Pyrka. Potem spytałam pewną panią Wełnę. Pani Wełna? Właśnie mówiłem twoim kolegom, że pani Wełna jest dyrektorką szkoły w Tęczowym Lesie. I jest przełożoną nas wszystkich. To niewątpliwie bardzo ważna osoba. I bardzo sympatyczna. Tak, pokazała mi drogę i dała mi znaczek. Jej, Frytko! Zaniosłaś listę obecności do sekretariatu już pierwszego dnia. To poważne zadanie dla przedszkolaka. No wiem. Wprawdzie się zgubiłam. Ale spytałam o drogę. Dwukrotnie. Nieważne, że jestem mała. Zawsze znajdzie się jakaś dobra dusza, która pomoże mi się odnaleźć w mojej szkole. Dobrze mówię, kartofelciu? Mopsiko, brawa, Frytko. Skakuj. Wszyscy gotowi? Tak błyszczy i lśni. Cały w słońcu lśni. Na dachu ma czerwone światło ma. I wyje. Uuu! Ma głośny klakson. Ła! Mopso, mopso, mobil. To babcia policyjny. Mopso, mobil. Mopso, mopso, mobil. To babcia policyjny. Mopso, mobil. Na cześć pierwszego dnia w przedszkolu. Policjantka Frytka gotowa do służby? Tak jest, kapitanie Papciu. I sierżancie Kartofelciu. A-a, jeszcze nie jesteś gotowa. Jedną chwileczkę. Proszę, pani policjantko. No, teraz możesz śmiało rozpocząć swój pierwszy dzień pracy z Papciem na komisariacie. Dzięki, mamciu. Mopso całuski, pani policjantko. Mopso całuski. Gotowa, kartofelciu? Aha. To na razie, mamciu. Jedziemy, kapitanie Papciu. Aha. Tak błyszczy i lśni. Cały w słońcu lśni. Na dachu ma czerwone światło. Czerwone światło ma. I wyje. Ma głośny klakson! Ura! Mopso, mopso, mobil! To mój policyjny mopso, mobil! Witam w mojej pracy, pani policjantko. Mopso, dzień dobry, pani sierżant Zimo. Dziś obchodzimy Dzień Dziecka w pracy, więc przedstawiam nową praktykantkę, policjantka Frytka. Witam cię w naszym komisariacie, policjantko Frytko. Miło mi, sierżant Zimo. A to pani detektyw Gapo. Hej, policjantko Frytko. Jest jeszcze ktoś w naszym komisariacie, kogo powinnaś poznać. Oto nasz Kevin, policyjny kot. Nic się nie bój, moja kartofelciu. Ukryj się. Tu cię nie dostanie. Znaleźliśmy Kevina, który utknął wysoko na drzewie. Twój papcio wspinał się na wielką drabinę, by go ocalić. I był tak dzielny, że dostał medal. Jej. To był bezpański kot, więc zamieszkał tutaj, w naszym komisariacie. Tak, to było poważne zagrożenie. Tak. Babciu, ja też chcę się zmierzyć z poważnym zagrożeniem. Poważne zagrożenia nie zdarzają się u nas co dzień, ale na pewno znajdzie się tu dla ciebie mnóstwo ciekawych zajęć. Jej! Czy to twoje biurko, babciu? To twoje biurko! Spójrz, to my! Racja! Sprytne dochodzenie, policjantko Frytko. Dzięki, papciu. Czas na poważne policyjne zadanie na początek. Uwielbiam temperować ołówki. Czy to moje pierwsze zadanie? Aha, zrobisz to, gdy ja będę na porannej odprawie. Będę tutaj, za ścianą. Na razie, pa, pa.
droga wolna, kartofelcie. Że co? Sierżant Kartofelcia melduje gotowość do pracy? Popatrz, Kartofelciu! Jej! Zatemperowałyśmy mnóstwo ołówków. Co się stało? O, rozumiem. To kotek Kevin. A koty nie są przyjaciółmi myszy, prawda? Proszę, ile zatemperowanych ołówków. Brawo, policjantko Frytko. Po tak wyczerpującej pracy zasłużyłaś na przerwę. No chodź, przekąska. Przekąska? Przyniosę coś do picia, policjantko Frytko. Dzięki, babciu. O, niemal zapomniałam dać ci małą przekąskę, Kartofelciu. He? Kartofelciu? O nie! Zostawiłam cię na biurku babcia przykrytą moją czapką. Zaraz wracam, babciu. Za chwilę zmierzę się z prawdziwym zagrożeniem. I jestem odpowiednim psem do tej roboty. Przepraszam cię, Kartofelciu. Kartofelciu! Nie bój się, Kartofelciu. Policjantka Frytka zmierzy się z zagrożeniem. Tu jesteś. O nie, to nie ty, to maskotka Kevina. Kartofelciu? Hej, Kevin, czy złapałeś Kartofelcie, kotku? Policjantka Frytka cię uratuje. A więc myszka może się zaprzyjaźnić z kotem, jeśli kot jest taki miły jak Kevin. Zagrożenie zażegnane. Halo? Tutaj kapitan Mopsik. Tak jest. Tak. Przyjadę natychmiast. Gdzie moja policyjna mopsinka? Frytko! Frytko! Frytka melduje się na rozkaz, kapitanie babciu. W samą porę. Musimy się zmierzyć z zagrożeniem. Naprzód, policjantko Frytko. Dobrze, że przyjechaliście tak szybko. Zgubiłam gdzieś klucze. Nie mogę wejść do domu. Spokojnie, pani Rybak. Pomożemy pani. O, to prawdziwe policyjne zagrożenie, moja Kartofelciu. Kartofelciu! Tam jest klucz! Błyskotliwe dochodzenie, Kartofelciu. Teraz ukryj się. Babciu! Znaczy, kapitanie babciu! Widziałam klucz! Znalazłam klucz! O, doprawdy? Spójrz! Sprytne dochodzenie, policjantko. Jak go dosięgnąć? Już wiem! Za pomocą haczyka na ryby, który wisi na lince! O, brawo! Jesteś naprawdę bardzo pomocną policyjną mopsinką! Nie dam rady. Idę do wozu wezwać pomoc. Czuję, że razem stawimy czoło temu wyzwaniu, Kartofelciu. Ten klucz jest o wiele za ciężki dla jednej małej myszki. Oto wielki plan maleńkiej Kartofelci. We dwie damy radę. Nie.
się, kartofelciu. Mamy ten klucz, moje mała. Ukryj się. Babciu, babciu, kapitanie babciu. My, znaczy, ja mam ten klucz. Wspaniała robota, policjantko Frytko. Dziękuję wam bardzo. Wy, policjanci z naszego miasta, jesteście tacy wspaniali. Robimy, co do nas należy. Tak, policjantko? O tak! Stawiłam czoło zagrożeniu, mimo że jestem mała. Naprawdę tak było? A ja jestem z ciebie mopso dumny. Chyba muszę cię zabrać na ryby. Jej! Dzięki! Kolejne wezwanie, Frytko. I tym razem tylko ty i ja możemy pomóc. On błyszczy i lśni, cały w słońcu śni. Na dachu ma czerwone światło ma i wyje. Uuu! Ma głośny klakson! Mopso, mopso mobil, to mój policyjny mopso mobil. Musimy kupić lody, moja mała pomocnico, dla naszej mamci. Pomarańczowo-dyniowo-orzechowe i to szybko. Tak jest, kapitanie papciu. Dzięki, kartofelciu. Dzień dobry, pani. Znów muszę stawić czoło wielkiemu wyzwaniu. Powodzenia, frytopsinko. Nie zapomnij reszty. Dzięki! O, dziękuję ci, mój drogi. Interwencyjne lody dla mojego brzuszka, w którym siedzi dzidziuś. Niczego bym dzisiaj nie dokonał bez pomocy tej odznaczonej medalem policjantki. Spójrz, mamciu! Nowe zagrożenie, policjantko Frytko. Niebezpieczna dynia grasuje w naszym domu. To ja! Przygotowuję się właśnie na jutrzejsze wielkie mistrzostwa w zbieraniu dyń. Zbieranie dyń? Mniam! Już nie mogę doczekać się jutra, kapitanie papciu. I ja także, policjantko Frytko. Pycha! Prze... pyszne! No dobrze, moje kochane dyniowe mopsiki. Wychodzę do pracy w centrum rekreacji. Nie przemęczaj się w ostatni dzień, moja mamciu. Dobrze, mój kochany papciu. Zawsze troszczę się o mopsika w moim brzuszku. A ty się prześpij po nocnej zmianie. Tak zrobię. Pa! No tak! Mamciu! Nie zapomnij, że później przyjdę do centrum rekreacji na moją pierwszą lekcję pływania! Oczywiście! Widzimy się później! Mopsikocałuski, moi kochani! Mopsikocałuski, mamciu! Nie mogę się doczekać mojej lekcji pływania! A może razem poćwiczycie mopsikowe ruchy pływackie? No już, płyńcie po schodach umyć ząbki i pyszczki przed szkołą, a ja wskoczę w moją piżamę. Chlap, chlap, chlap! Pieski płyną, pieski płyną! Ej, wiesz, kartofelciu? Ta umywalka to jest idealny basen dla ciebie! Możesz już teraz mieć lekcję pływania! Kartofelciu! Jej! Nie wiedziałam, że ty umiesz pływać! To chyba nie jest trudne, prawda? Później zobaczysz, jak ja pływam w basenie! Ale najpierw muszę zabrać swoje rzeczy. Gotowa, kartofelciu? Płyniemy! Idziemy dziś razem na basen. Idziemy dziś razem na basen. Co robimy dziś? Idziemy na basen!
Dzięki za podwiezienie, wujku. Baw się dobrze na basenie, Henryczku. Pa, pa! Mamcia? Mamo, już jestem. O, o! Hej, to moja fryteczka. Już tu jest. Jak ty wyrosłaś. Cześć, frytko. Cześć. Powodzenia na pierwszej lekcji, wesołe skoczki. Bawcie się dobrze razem z panią Nurek. Dziękujemy, mamciu Mopsik. Trochę się denerwuję. Bardzo się denerwuję. Ja wiesz. Witajcie. Jestem pani Nurek. Będę was uczyć pływać. Przebierzcie się w wasze stroje tam, a potem spotkamy się nad basenem. Już czas na waszą pierwszą lekcję pływania. Czekaj na mnie! Nie mogę się doczekać! Mopsik cię kocha, mamciu! Patrzcie, jak ekstra! Super! Torby i ręczniki połóżcie tam, żeby nie przeszkadzały. Przyjdźcie po deski i ustawcie się wzdłuż basenu. Zostań tutaj, kartofelciu. Pilnuj mojej torby i patrz, jak pływam. Tak jak ty. Dobrze, dzieci. To są wasze deski. Teraz wszyscy usiądźcie na brzegu basenu i hop, skakujecie. Tak jak ja. Proszę, kochani! Trzymajcie mocno deski i delikatnie zsuńcie się do wody. Udało mi się! Hop! Na bombę! Nie, mój drogi, nie tak to się robi. Howie! Ja nie chcę wskakiwać. Niko? Frytko, patrz! Wskoczyłem! Wskakuj już, Frytko! Woda jest przyjemna! O-o! Pamiętajmy, żadnego chlapania, gdy uczymy się pływać. Howie już cię nie ochlapie. Obiecuję. Chodź, Frytko. Tu nie jest głęboko. Dotykam łapkami dna. Dobrze. Wskoczyłam! Wskoczyłam! I też dotknęłam łapkami dna! Jesteśmy już gotowi, żeby uczyć się pływać! Fantastycznie! Jej! Ale to fajne! Pływajcie z deskami, moje dzieci! Dobrze wam idzie? Machamy nogami, machamy nogami! Jeszcze jedno kółeczko! Pływanie to dla mnie bułka z masłem! Jestem mistrzem pływania na plecach, widzisz? Jej! Dobrze ci to wychodzi, Niko! Dziękuję! No tak, ja też tak potrafię pływać. No dobrze, kochani. Wasza pierwsza lekcja pływania jest bardzo udana. A teraz wszyscy wyjdziemy z basenu i wskoczymy do wody z brzegu. Tym razem bez desek. Ja nie chcę wskakiwać. Ja też. Proszę, śmieszka pierwsza. Kolana zgięte, łapki po bokach i wskakuj. Jej! Doskonale. Teraz wy, Tip i Top. Niko, nie ma się czego bać. No wskakuj. Jesteś świetnym pływakiem. Pamiętasz? Świetnie pływasz. To i skakanie nie będzie dla ciebie trudne. Naprawdę.
O, odważ się, Frytko. Nic nie szkodzi. Nie wszyscy wskakują za pierwszym razem. Ale wszyscy z klasy skoczyli oprócz mnie. Lubię pływać, proszę pani. Ale nie lubię moczyć sobie pyszczka. Nie chcę dziś wskakiwać. Czy mogę spróbować na następnej lekcji? Kartofelce? Proszę. Tu jest dla ciebie za głęboko. Jednak wskoczę do wody. Teraz wszyscy patrzcie! Tak jak kartofelca, Fryteczka. Umiem pływać! I umiem wskakiwać! Wszyscy umiemy! Brawo, Frytko! Tak jak ty, kartofelciu. To był doskonały skok. Brawo, dzielny mopsie. Brawo! Nie zrobiłabym tego bez ciebie, kartofelciu. Fryteczko! Widziałaś, mamciu? Tak, jesteś wspaniałym mopsikowym pływakiem. Halo, już jesteśmy! I mamy w rodzinie nowego mopsa pływaka. Prawda, Fryteczko? Mhm. Wskoczyłaś do wody? Tak, wskoczyłam! I umiem pływać! Umiem pływać! Ej, uważaj na starożytną egipską pracę domową. Muszę ją jutro oddać. Oj, przepraszam. Tak, mnie też się podoba ta naklejka. Zasłużyłyśmy razem za ten skok do basenu. Jestem z ciebie taka dumna, moja Fryteczko. Zasłużyłaś na ciasto dyniowo-marchewkowe. Prezent od moich kolegów na szczęście przed narodzinami maleństwa. O, tak, poproszę. Ja też zjem kawałek. Czy ktoś powiedział ciasto? Bardzo proszę. Cześć, babciu. Dobrze spałeś? O, wspaniale. A teraz jedzmy. Pycha. 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 Pyszne. Ukry się, kartofelciu. Potrzebny mi przytulas. Tato, kiedy z mamą wychodzicie z domu? Już niedługo, Fryteczko. Wyjdziemy z mamą, gdy tylko pojawi się Roxy, żeby was dopilnować. Widzisz ją już? Nie. Tato, pomożesz mi z tym zadaniem z matematyki? Jest bardzo trudne. Spójrzmy na to, Pyrku. Zobacz, kartofelciu. Roxy przyjdzie do nas ze swojego domu. Jeszcze nigdy z nami nie zostawała. I jak wam się podobam, moje mopsy? Jej, ta kokarda się błyszczy, mamo. Tak jak moja muszka. Jesteśmy dobraną, błyszczącą parą, mój mopso przytulasie. Czy Roxy będzie wiedzieć, jak położyć mnie spać? Oczywiście, że tak, mój skarbie. Roxy opiekowała się już wieloma dziećmi w naszym mieście i doskonale wie, co robić. A jeśli nie będę mogła zasnąć? Roxy ci pomoże. Na pewno dokładnie tak jak... O! Dziękuję, Fryteczko. Czy to nie piękne kolczyki, moje ulubione? No właśnie, moja kołysanka. Chcę, żeby było tak jak zawsze, mamo. Z piosenką na dobranoc. I tak będzie. Roxy ci zaśpiewa. Ale nie zrobi tego tak jak ty. Nie, nie tak samo. Ale na pewno pomoże ci to zasnąć. Gotowe. Nie przejmuj się, Fryteczko, na pewno zaśniesz. Gdy wrócę, przyjdę do ciebie do pokoju dać ci mopsikowego przytulasa i całusa, tak jak zwykle. O, to pewnie Roxy, w samą porę.
Ha, witaj, Roxy! Cześć! Jak się macie? Cześć, Frytko! Cześć! Przepraszam! To nasza taksówka. Gdzie moja marynarka? O, gdzie moja torebka? Uwielbiałam moje opiekunki, gdy byłam mała. Teraz sama nią jestem. Fajowo! Dobrze, niech nie kładą się spać zbyt późno. Numery telefonów są w kuchni, są tam też smaczne przekąski. Częstujcie się. Czy chcesz o coś zapytać? Cześć wszystkim! Narka! Pa, mamo! Pa, tato! Dobrej zabawy! No to zaczynamy. Roxy, opiekunka nosorożec, jest na miejscu! Co tam trzymasz w łapce, Frytko? To moja przytulanka kartofelcia. Uwielbiam ją. O, twoja przytulanka jest bardzo śliczna. Cześć, Roxy. Cześć, Pyrek. Idę skończyć pracę domową. Dobrze, doskonały pomysł. Lubię odrabiać lekcje. Patrz, przyniosłam też swoje. Zrobię je, gdy pójdziecie spać. Jej. Ale to potem. Teraz, Frytko... Co zwykle robisz, zanim pójdziesz spać? Dobry pomysł, kartofelciu. Zwykle gram na pianinie. Tak! Uwielbiam muzykę. Zagraj coś dla mnie, Frytko. Nauczyła mnie tego kakadu Corella, moja pani od muzyki. No niemożliwe! Corella mnie też uczyła. Zagrać ci coś? Pewnie! Och! Pianinko dla mopsów jest dla mnie troszkę za małe. To będzie brzmiało trochę inaczej. Tu. Popatrz na mnie! Nosorostycznie! Czy twoja mama wspominała coś o przekąskach? Nosorożo, mocna czego? Puccino! Tego jeszcze nigdy nie próbowałam. Pianki? Bardzo ładnie, proszę. Zrobię sztuczkę. Ta-dam! Spróbuj. Roxy jest wspaniała. Czekolada wypita, lekcja pianina udana. Gotowa na jutro do szkoły? Pora do łóżka! Jej! Chodź już, idziemy za Roxy. Chodź już, Frytko! Idę! Roxy, to jest mój pokój. W rozmiarze dla mopsów. O, kto to jest? O, to oranżowy króliczek. Ma śliczny pomarańczowy nos. O, jesteś śliczny, oranżowy króliczku. O, całkiem o tobie zapomniałam, oranżowy króliczku. Teraz przytulę się do kartofelciu? To tutaj trzymasz swoje książki? Uwielbiam książki! Ja też! Ej, tę książkę znam! Świetna! Kartofelciu, tu jesteś. Co to? Co się stało? To list od mojego nauczyciela. Zapomniałam go dać mojej mamie i tacie. A pan Wiercik mówił nam, że to bardzo ważne. Dzięki, kartofelciu. To przypomnienie. Nic takiego. O szkolnym przedstawieniu. O! To jutro. No tak. Zapomniałam. Mam się przebrać za pirata. O nie. Jak mogłam zapomnieć o kostiumie? O, rany. A mamy tu nie ma. Ona by wiedziała, co zrobić. Cóż,
Nie wiem, co zrobiłaby twoja mama, ale wiem, co ja zrobię. Też chodziłam do tęczowej szkoły. Też miałam przedstawienia. O piratach? Nie, ale potrafię ci pomóc. Tu nie ma nic pirackiego. To same coś zrobimy. Chodź! Chodź, kartofelciu. Nie mam pirackiego kapelusza. Ale za to jest kowbojski. Icha! Chwileczkę! Juhu! Co tu jeszcze mamy? Jestem kapitan Frytka! Ahoj, piracie kartofelciu! Juhar! Najprawdziwszy pirat! Dziękuję ci! W liście jest napisane, że masz też coś powiedzieć. Poćwiczmy! Coś powiedzieć? Joho! Zakopałem skarb pod starą palmą! Teraz ty! Juhar! Zakopałem skarb pod... Starą! Starą... Starą palmą! Jeszcze raz! Juhu! Zakopałem skarb pod starą palmą! Juhar! Zakopałem skarb pod starą palmą! Doskonale, kapitanie Frytko! Teraz ty i ja, twój stary druh, płyniemy razem, by wyszczotkować zęby! To znaczy, pora umyć zęby przed snem. O! Kartofelcia piratem! Bardzo proszę, puchaty mopsik z Milusią Kartofelcią i oranżowym królikiem. Przepaska pomoże mi zasnąć. Zamknę tylko jedno oko. Zobacz! Dobrze, że przypomniałaś sobie o notatce ze szkoły. Dobra robota. Dzięki, Roxy. Dobranoc! Dzięki, że przypomniałaś mi o przedstawieniu. Moja piosenka na dobranoc! Wszystko w porządku, Frytko? Musisz mi zaśpiewać piosenkę na dobranoc. Dobrze. Jakie są słowa? Przykryj się, późno już, pieski idą spać. Chyba znam tę piosenkę. Śpiewaj dalej. Przykryj się, późno już, pieski idą spać. Mopsik lula luli laj, chrapu chrapie znów. Mopsik lula luli laj, chrapu chrapie znów. Słodkich snów, moja fryteczko. Gotowa, kartofelciu? Hej! Mopsy i słonie, wszyscy gotowi? Gotowi! Słonie? Gotowi! Wow! To my, mopsy, kontra my, słonie! Zapraszamy na mistrzostwa w zbieraniu dyń! Tak, hurra! Dynie! 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 Teraz my, babcie, wybierzemy sobie zespoły. Babciu słoń, wybierz proszę dwa słonie, które chcesz mieć w swojej drużynie zbieraczy dyń w tym roku. Ja proszę! O, spokojnie, tip i top. Na pewno wygramy! Zobaczysz, znajdziemy największą dynię. Teraz twoja kolej. Wybierz sobie dwa mopsy, które będą w twojej drużynie zbieraczy dyń. W tym roku chyba już jestem dość duża. Pierwszy raz w życiu byłabym członkiem drużyny mopsów, zbieraczy dyń.
Aha. Dobrze. Dla mnie ten wybór to zwykła bułka z masłem. O, ja, proszę. Wybieram. Pyrka i frytkę. Tak! Dzięki. Kochana babciu, w tym roku my mopsy znajdziemy największą dynię i przyniesiemy ją na ulicę spacerową. Tak! Mopsy! Nie wygrają! Nie wygrają! Dobrze, przypomnijmy sobie, jaki jest cel naszej gry. Tak, trzeba znaleźć największą dynię i przynieść tutaj przed zachodem słońca. Niech lepsza drużyna wygra! I niech wszyscy przy tym świetnie się bawią! Bawcie się dobrze! Bawcie się dobrze! Zobaczcie, jak to wesoło! Gdzie idziemy dziś? Idziemy zrywać dynię! Chodźcie. Ojej! Nic nie widzę! Jakie wielkie pole dynowe! Nic nie widzę, kartofelciu. Mówisz, że mogłabyś rzucić okiem z góry? Gotowa? Aha. O, widzisz tam wielkie dynie? Hej tam! Oho! Witam słonie! Cześć. I mopsy! Witaj! I ciebie, mała mopsinko! Cześć! Ukryj się! Coś mi mówi, że dziś mamy wielkie mistrzostwa w zbieraniu dyń! Tak jest! My, słonie, jesteśmy gotowi pobiec na pole i znaleźć największą dynię! Tak samo jak my, mopsy! No to macie szczęście! W tym roku wyrosły nam największe dynie! Ciekawe, czyja jest ta śmieszna przytulanka? Moja! Jest moja, proszę pana! Trzymaj! Dzięki! Ty i ta twoja śmieszna mała przytulanka, kartofelcia. Spójrzcie tylko na te dynie! O, niesamowite! Jej! Gotowi? Gotowi! Zaczynamy zbierać dynie! Tutaj! Pyrku, czekaj na mnie! Lepiej się teraz rozdzielmy, Frytolino. Krzycz, jak znajdziesz wielką dynię. Dobra! Co, kartofelciu? W którą stronę pójdziemy? O, ja już znalazłem największą dynię! O, naprawdę była największa. To jest ogromne pole. A my nawet nie zaczęłyśmy szukać. Na pewno nie znajdziemy największej dyni. Chyba że będziemy mieć lepszy widok. Czy widzisz największą dynię, kartofelciu? Jej! Ta dynia jest taka wielka jak Tippy Top. Dobrze. Ale naprawdę nie wiem, czy znajdziemy jeszcze większą dynię. Miałaś rację, kartofelciu. Ta dynia jest jeszcze większa. Jest wielka jak mama słoń. A tamta jest jeszcze większa? Jej! Ta dynia jest jeszcze większa niż tata słoń. Kartofelciu, jestem pewna, że to największa dynia. Teraz, żeby wygrać mistrzostwa, musimy zanieść ją na spacerową. Pchaj! Musimy zanieść tę dynię do domu. O,
Rzeczywiście, dynia była przyrośnięta do łodygi. Teraz, gdy przegryzłaś łodygę, będziemy mogły ruszyć ją z miejsca. Bardzo sprytnie, kartofelciu. Nie damy rady. Świetny pomysł, kartofelciu. Czy widzisz babcię i Pyrka? Pozwól, że ja spojrzę. Wdrapię się na górę. Chwileczkę. Odbiłaś się ode mnie, by tam wskoczyć. Może ja też się od czegoś odbiję. Udało się! Tak! Wygraliśmy! Słonie wygrały! Wygraliśmy! Ale nasza dynia jest o wiele większa niż ich. Dobra, kartofelciu. Bierzemy dynię do domu i to my, mopsy, wygramy mistrzostwa w zbieraniu dyń. Frytko! Frytulinko! Pyrek i babcia! Super! Jesteśmy zespołem! Wszyscy razem damy radę poruszyć te dynie. Babciu, Pyrku! Jestem tutaj! O, hej! O, mamo! Frytulinko, to niesamowita, gigantyczna, monstrualna dynia! No wiem! To zwycięska dynia! Wspaniale, Frytko! Zabierajmy ją! Tak! Jeśli weźmiemy się za nią razem, damy sobie radę! Och, nie jest dobrze, och. Jest za ciężka dla nas, mopsów. Och, jeśli nie zaniesiemy jej do domu, możemy pożegnać się z wygraną. I nie dostaniemy tej dyni jako nagrody. O, babciu nie zrobi nam dyniowych prażynek. Zaraz, czy mamy poprosić o pomoc słonie? Kolejny wielki pomysł małej kartofelci. Poprośmy słonie, żeby pomogły nam zanieść dynie. Ale wtedy mopsy nie zdobędą mistrzostwa w zbieraniu dyń. Ale wszyscy wygramy, gdy zabierzemy dynie do domu, a babcio przyrządzi dla nas dyniowe prażynki. Zabierzmy naszą dynię do domu jak jedna wielka słoniowo-mopsowa drużyna. Słonie! O, patrzcie! Gdzie zabierzemy dynię? Do naszego domu! Babciu! Babciu! Szybko, obudź się! O! Kto znalazł takiego giganta? Wielka to ja! Nie, może ktoś mi w tym odrobinę pomógł. Frytulko, jestem taka dumna! Czy to znaczy, że mopsy wygrały dzisiejsze mistrzostwa? No... prawie. W tym roku i mopsy, i słonie zdobyły mistrzostwo w zbieraniu dyń, nieprawdaż, Frytulinko? Tak, bo razem przynieśliśmy dynię do domu. Co za drużyna! Tak! Brawo dla wszystkich! Niech żyje! Hau, hau, nasza Frytka! Niech żyją dyniowe przysmaki! Nie ma jak pyszne prażynki z dyni. A jutro, moja Frytulko, zapakuję ci całe góry dyniowych prażynek na twoją pierwszą szkolną wycieczkę. I ty też pojedziesz, kartofelciu. Gdzie ona jest, kartofelciu? Gdzie jest babcia Mopsik? Już jedzie! To babcia! Już przyjechała! Dzisiaj będzie najwspanialszy pod słońcem dzień babci, Frytki, no i kartofelki! Babcia przyjechała! Babcia ma nowe auto! Witajcie, moje mopsiki! Chodźcie tu, czekam na słodkie mopsa przytulasy, kochani! Babcia!
aż za mopsiko frajda widzieć was wszystkich. Cudowna nowa bryka, babciu. Tak, masz naprawdę odjazdowy wóz. Nawet bardziej luksusowy niż mój policyjny mopsomobil. Uwielbiam moje nowe auto. Będzie wprost idealne na całodniową wycieczkę z moją ukochaną mopsikową wnuczusią Frytulką. To zapraszam, moja Frycinko. Dzięki, babciu. Babciu, czy ten fotelik jest dla mnie? Ja zwykle siedzę z tyłu. Ale dziś wyjątkowo usiądziesz z przodu. Wskakuj. Tak! Pa, pa! Mopsie ściski! Dobrze! No to zaczynamy zabawę. O, jeszcze tylko chustka na głowę. Proszę. A po co mi ta chustka, babciu? Naciśnij zielony przycisk, a zobaczysz. Dach się otwiera! Juhu! Wspaniale! Pa! Ten wóz jest fantastyczny! Nieprawdaż? Ale fajnie! Dobra, co będziemy dzisiaj robić, babciu? Będziemy się dobrze bawić i zjemy sobie specjalny poczęstunek. Tak! Uwielbiam specjalne poczęstunki! O-o! Dlaczego stoimy, babciu? O, moja mała, jest remont drogi. To może potrwać dłuższą chwilę. No to zabawmy się. Tak! Czas wcisnąć kolejny specjalny przycisk w moim mopso-brum-brumie. Tylko który przycisk? O, ten. Wciśnij go. Tak lepiej. No, rzucę okiem na ten korek. Ukryj się szybko, kartofelcu. On błyszczy i lśni. Błyszczy i lśni i ma składany dach. Składany dach i pędzi w dal. Dal. Robi brum. 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 Mopso, mopso, brum, brum. To babci mopso, mopso, brum, brum. Mopso, mopso, brum, brum. To babci mopso, mopso, brum, brum. Jedźmy, Frytopsino! Dlaczego się tu zatrzymałaś, babciu? Musimy wskoczyć do banku, Frytopsinko. Ale tu nie ma gdzie zaparkować. Tu jest dla nas wymarzone miejsce. Ale tu się nie zmieścisz. Czyżby? Gotowa na dobrą zabawę? Tak! Czy możesz wcisnąć ten duży czerwony przycisk, Frytulinko? Widzisz? Teraz doskonale się zmieścimy na tym miejscu. Ale czad! Już! Pasuje jak ulał. No dobrze, ale jak się dostaniemy na dół? Ano, tak. Ukryj się, moja maleńka. Ty pierwsza. Iziu! To było mopso odjazdowe. Naprzód, Frytolinko, do banku. Oj, przepraszam. O nie! Babciu, będziemy tutaj czekać całe wieki. I w końcu nie zdążymy na specjalny poczęstunek. Zdążymy, Frytko. Słowo mopsa. Dobra. Mm-hmm.
mopsa, mopsa, brum, brum. Na babci mopsa, mopsa, brum, brum. Zapraszam, panie. To my! Babciu, z tobą wszystko jest takie fantastyczne. No, frytopsinko, nadeszła pora wrzucić coś na ząb. Tak! A co dobrego będziemy jadły, babciu? Zafundujemy sobie jabłkowe mafiny w mojej ulubionej kawiarence Kwiat Paproci. Chodźmy! Lubię jabłkowe mafiny! W tej kawiarence mają najlepsze jabłkowe mafiny na świecie. Witam. Czym mogę służyć? Frytulinko, co zamawiamy? Dwie jabłkowe mafiny, proszę. Masz szczęście, moja maleńka. Zostały nam dwie ostatnie mafiny. Dzięki! Witam. Czym mogę służyć? Proszę, jabłkową mafinę. Niestety, sprzedałem ostatnie mafiny tym mopsom. O, jaka szkoda! Chcieliśmy kupić jabłkową mafinę dla naszej wnuczki. Leży chora i nie może spędzić z nami dzisiejszego dnia. Właśnie idziemy ją odwiedzić i pomyśleliśmy, że miło będzie zanieść jej słodki poczęstunek. Mówi się trudno. To biedne, chore maleństwo leży w łóżku i nie może wyjść ze swoimi dziadkami. To kapitalny pomysł, moja mała przyjaciółko. Wszystko w porządku, frytopsinko? Przepraszam. Tak, kochanie? Spędzam dziś wspaniały dzień z moją babcią. To najlepszy dzień z babcią w moim życiu. Może gdy wasza wnuczka dostanie moją mafinę, będzie miała lepszy nastrój mimo choroby. O, dzięki, moja droga. Naprawdę dobra z ciebie, mopsinka. O, nasza wnuczka będzie bardzo szczęśliwa. Dziękujemy. Nie ma za co. O, moja mała frytolinka. No brawo, kartofelciu. Mam nadzieję, że wasza wnuczka wyzdrowieje. Bardzo mi się podoba to drzewko. To mała jabłonka, a ja wiem, jak bardzo lubisz jabłuszka. No pewnie, robi się z nich jabłkowe mafiny. Ponieważ jesteś taką dobrą mopsinką, z przyjemnością kupię ci tę małą jabłonkę. Nowa jabłonka dla ulicy spacerowej. Jupi, jupi, jej! Mopso, mopso, brum, brum. To babci mopso, mopso, brum, brum. Ej, kto to przyjechał? Witajcie! Jak wam minął dzień? Wspaniale się bawiłyśmy! Zgadza się, babciu? Kartofelcia też. Pewnie, że tak, moja frytolinko, a ten radosny dzień jeszcze się nie skończył. Przepięknie. Jabłonka przy ulicy spacerowej. Mopsiko, brawa, Frytko. To drzewko będzie mi przypominać, jak świetnie bawiłam się z moją ukochaną babcią. Tutaj, Frytko. Wesołe cześć, Niko! Widzimy się jutro! To będzie mój pierwszy dzień w nowym przedszkolu! Dobranocka, Niko! No dobrze, pora pożegnać się z babcią i grzecznie położyć się do łóżka, maleńka. O. Dziękuję, babciu. Ty też, Pyrku. No chodź. Frytko, na twojej jabłonce wyrosło już pierwsze jabłko. To nie jest jabłko, to moja kartofelcia. Też cię kocham, kartofelciu. No, kartofelciu, dziś moja pierwsza noc poza domem. Nasza noc poza domem. Dobrze, że jesteś ze mną.
Nie mogę dosięgnąć. Może zapukasz, Fryteczko? Wesołe cześć! Wesołe cześć, Pando Amando. Cześć, mamcio. Cześć, Amando. I puchata, słodziutka, malutka Pando Body. Niko, już jestem. Wesołe cześć, Frytko. Wesołe cześć, Niko. Zobacz, zabrałam nocowankową torbę. Przynieś ją do mojego pokoju. Fryteczko, nie zapomniałaś o czymś? O, mój mopso przytulas! Pa, pa, mamciu. Dobrej nocy. Baw się dobrze w czasie waszej pierwszej nocowanki. Rano wszystko ci opowiem, mamciu. Już idę, Niko! O, co to jest? To mój hamak. My, pandy, śpimy w hamakach. O! O, przepraszam. Nic się nie stało. To było śmieszne. A gdzie ja dziś będę spać? Tutaj. Naprawdę? Też w hamaku? Nie mogę się doczekać, żeby zasnąć w hamaku podczas mojej pierwszej nocowanki. Cześć, kartofelciu. Co się stało? Korzystania z hamaka trzeba się nauczyć. Popatrz. Ta-da! To jest dla mnie bułka z masłem. No dobrze. Wskakuję. Podciągnij się, Frytko. Nie wiem, czy dam radę przespać całą noc w hamaku. Dasz radę, Frytko. Rób to, co ja. Uspokój się i huśtaj. O, dobrze. Uspokójcie się i huśtać. Mały Body! Tak, Body idzie już spać. Ja mogę kłaść się później, bo jestem starszy. I ty też. Połóżmy Bodiego do łóżka. Jasne. Skok. Przykryj się, późno już. Pandy idą spać. Przykryj się, późno już. Pandy idą spać. Panda lula luli laj. Chrapu chrapie znów. Panda lula luli laj. Chrapu chrapie znów. Prawie zasnęłam przy twojej kołysance. Ja też. A Body nie. Zobaczcie. Pora już spać, Body. A wy dwoje idźcie się umyć. Jej, tak! Mopso Pando mycie! Masz brodę z piany! Patrz na moją fryzurę! Tak! Kąpiel u ciebie jest fajna, Niko. Też bym chciała mieć tak dużą wannę. Ukryj się. Pora się wycierać. Tak też można się wysuszyć. A teraz wskakiwać w piżamy. A potem na hamaki, żeby słodko spać. Kartofelcia idzie z nami. Niko, masz swoje przytulanki? Jest pan Przytulas, Fufi, Kubi, Tini, Wiercioszek i Gary. Ja mam kartofelcie. To jedyna przytulanka, jakiej potrzebuję. O, to twoja pierwsza nocowanka. To wielka sprawa dla małego mopsa. Jeśli będziesz czegoś potrzebować, to powiedz.
Amando, w domu mamcia i babcia zawsze śpiewają mi piosenkę na dobranoc. Dobrze, dobrze, że mówisz. Zaśpiewam ci. Przykryj się, późno już, wszyscy idą spać. Przykryj się, późno już, wszyscy idą spać. Każdy lula luli laj, chrapu chrapie znów. Każdy lula luli laj, chrapu chrapie znów. Mamcia i babcio śpiewają mi w kołysance o mopsach. O, no dobrze, to może tak. Mopsik lula luli laj, chrapu chrapie znów. Mopsik lula luli laj, chrapu chrapie znów. Dobranoc, dzieci. Amando, w domu śpię przy włączonym świetle. Co? Ja nie zasnę przy świetle. No to może włączę światło na korytarzu specjalnie dla ciebie, Frytko. A to światło wyłączę dla ciebie, Niko. Dziękujemy! A czy drzwi mogą zostać szeroko otwarte? Bardzo proszę, Amando. Tak, oczywiście. Dobrej nocy, Fryteczko. Dobrej nocy, Niko. Dobrej nocki, kartofelciu. Czy to ty pisnęłaś? Nie. O, czy to właśnie słyszałeś? Skrzypienie hamaka? O, może. Dobranoc, Frytko. Cieszę się, że do mnie przyszłaś. Dobranoc, Niko. Dobranoc, kartofelciu. Kartofelciu, spanie w tym hamaku to nie to samo, co spanie w moim mopsodomu. Nie podoba mi się to. Tęsknię za mamcią i babciem. Chyba chciałabym jednak wrócić teraz do mojego mopsodomciu. Kartofelciu, nie zostawiaj mnie. Uspokój się i huśtaj. Może połóżmy się razem w hamaku i spróbujmy zasnąć jeszcze raz. Kartofelciu? W domu wszyscy już śpią. Masz rację. Amanda mówiła, że mogę ją o wszystko poprosić. To zróbmy to. Schowaj się, mój przytulasie. To tylko zabawka Bodiego. Chodź. Amando? Och, cześć, Fryteczko. Coś się stało? Nie, tęsknię za mamcią i babciem i Pyrkiem. Chcesz się przytulić do pandy? Nie, chcę wracać już do domu. Oczywiście, Frytko. Usiądź tu ze mną i swoją przytulanką, a ja zadzwonię do rodziców. Nikowi pewnie będzie przykro. Na pewno zrozumie. Halo, mamciu mopsik. Tu Amanda. Bardzo proszę, moja Fryteczko. Znowu w swoim łóżeczku. Próbowałam tam zasnąć, mamo. Było bardzo miło, ale nie było jak w domu. Gdy zgasło światło, bardzo za wami tęskniłam. Nawet z moją kartofelcią obok. Hej, dobrze, że powiedziałaś Amandzie, że chcesz wracać do domu. Nocowanka to wielka sprawa dla mopsa. I dobrze jest wiedzieć, że nie jest się jeszcze na nią gotowym. Ale myślę, że już niedługo znowu spróbuję nocowanki, babciu. O, mój dzielny mopsik. Ale teraz pora już spać. Wyśpij się, bo jutro mamy bardzo ważny mopsikowy dzień.
To ciekawe. Mopsiko całuski mam, czyli babciu. Mopsiko całuski, Fryteczko. Mopsik lula luli laj, chrapu chrapie znów. Specjalny mopsodyniowy placek dla uczczenia pierwszego dnia w przedszkolu naszej małej Frytki. Dzięki, babciu. To było pyszne. A teraz czas na obowiązki, mój Pyrku. Pozmywaj naczynia, jeśli chcesz dostać kieszonkowe. Kieszonkowe? Zamierzam wydać swoje kieszonkowe na kosmiczną super rakietę. Hmm? 5, 4, 3, 2, 1 i start! Jej! Czy ja także mogę mieć obowiązki? Też chcę dostać kieszonkowe jak Pyrek. I też chciałabym sobie kupić kosmiczną super rakietę. Tak ci się spieszy do dorosłości, Frytulko? Obowiązki domowe i otrzymywanie kieszonkowego to poważne sprawy. Musisz jeszcze zaczekać, aż podrośniesz. Ale ja już podrosłam. Już jestem duża. Nie tak duża jak ja, Frytolino. Tęczowa Rita! Pan Pasek z żoną właśnie wrócili z wakacji. Uhu! Witajcie, kochane zebry. Jak tam podróż? Halo, mopsy! O, cudownie nam się podróżowało naszą tęczową Ritą. Panie Pasku, tęczowa Rita jest całkiem zabłocona. Tak, w istocie, mała Frytko. Po drodze przeprawialiśmy się przez wielkie bagniska. No właśnie, czy Pyrek jest w domu? Mielibyśmy dla niego małą robótkę. Tak myślimy, może Pyrek zorganizowałby tęczowej Ricie szybką kąpiel. No wiesz, tak, żeby znów odzyskała swoje cudowne kolory. Ja to zrobię. Mogę wypucować państwu waszą tęczową Ritę. Jestem już duża. Mogę, mamciu? Bardzo, bardzo pięknie proszę. Czy mogę sama wykonać tę pracę? No cóż. Tak, zgadzamy się. Czemu nie? Zafunduję tęczowej Ricie pucowanko. Będzie błyszczeć jak tęcza. Siostra? Ukryj się szybko, mała myszko. Właśnie wykonuję pracę dla państwa pasków. Ty wykonujesz pracę? Czemu oni mnie nie poprosili? Byłeś zajęty, więc... Wzięłaś za mnie robotę? Mama się zgodziła. Jesteś za mała, żeby pracować. Jesteś małą Frytolinką. To co, mam ci pomóc? Nie, dzięki, Pyrku. Dałam sobie radę. Zadanie wykonane. Widzisz? Jestem już dość duża, by pracować, braciszku. Przyjrzyj się trochę lepiej, a zobaczysz, czy dałaś radę. Pyrek ma rację. Nie jestem dość duża, aby wykonywać takie prace. Jestem za niska, kartofelcu. To jest mój poważny problem. Odpadam. Kartofelcu? Ha! Kartofelcu! Co to jest? O! Już łapię! Tip i Top mi pomogą! Taki wielki rozum w takiej małej główce! Top! Tip! Frytka przyszła! Hejka, Frytko! Cześć, Frytko! Czy pomożecie mi umyć tęczową Ritę? A masz tam wodę? Tak! Jest brudna i zabłocona! Aha! To biegniemy!
Tylko wracajcie natychmiast, gdy na was zatrąbię. Tęczowa Rita znowu błyszczy i mieni się w słońcu. Patrzcie, to przeprowadzki. Ha! Ktoś pewnie przeprowadza się do tego pustego domu koło nas. Jak myślisz, kto będzie naszym nowym sąsiadem, Kartofelciu? Wspaniała robota, dzieciaki! Dzięki, panie Pasku! Ale wiecie, że na dachu tęczowej Rity nadal jest błoto, tak? Na dachu? Wow! Musimy lecieć! Babcia na nas trąbi! Sorki, że już ci nie pomożemy! Pyrek! Ha? Chyba jednak potrzebuję twojej pomocy. Pomóż, braciszku. Jak myjesz dach tęczowej Rity, gdy prosi cię o to pan Pasek? Właściwie pan Pasek zawsze mi pomaga umyć dach. O! Nawet twój duży brat czasami bywa za mały, Frytolino. Coś ci powiem. Jak kupię kosmiczną superrakietę, śmigniemy w górę i umyjemy dach. 5, 4, 3, 2, 1... I start! Dobrze myślisz, Kartofelciu. Tak to zrobię. Coś mi przyszło do głowy, Pyrku. Pomożesz mi, proszę? Gotowa? Wszystko będzie dobrze, Kartofelciu. Zobaczysz. 5, 4, 3, 2, 1 i start! I super! Teraz mogę umyć dach tęczowej Rity. Jedziesz, Frytka? Co się dzieje? To Frytka. Hej, co ona robi? Frytko, co taka mała mopsinka jak ty robi tak wysoko na górze? Ja tylko kończę moją pracę, babciu. Masz natychmiast zejść na dół. Nie powinnaś tam w ogóle wchodzić. Spokojnie, mopsia policja już wyrusza na ratunek. O, mój dzielny mopsik, co za bohater. Brawo! 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 Tak jest. Moja Frytula, zrobiłaś, mopsiko, dobrą robotę, maleńka. Posłuchajcie, moja mała Fryteczka z powodzeniem zakończyła swoją pierwszą pracę. Czy ktoś może zdjąć te dwa nieszczęsne mopsy z dachu? Proszę! No, moja Frytko, tęczowa Rita po prostu lśni czystością. O, to prawda. Odzyskała swój dawny olśniewający wygląd dzięki tobie. Pyrek mi pomógł. Wiemy. Chcemy podziękować wam obojgu. O tak, przygotowaliśmy dla was wynagrodzenie do podziału. Ale potem usłyszeliśmy, że obydwoje marzycie o tym. To kosmiczna superrakieta. Dziękujemy. Tak. Dziękujemy. Idziemy latać. Dzięki. Uwaga, gotowi i start. Ukryj się. Cześć, jestem Frytka. Witaj, Frytko. Jestem Amanda, a to jest Niko. Ma 4 lata. Ja też mam 4 lata i mieszkam tutaj obok. Hej, hej, nowi sąsiedzi. Rodzina mopsów wita na spacerowej. Dzień dobry. Będziecie mieszkać obok nas? Tak. Świetnie. Niko, czy przyjdziesz do nas się pobawić? Mamy nową kosmiczną superrakietę. Och, wprowadzimy się do nowego domu dopiero pod koniec tygodnia.
Może mógłbym się pobawić z Frytką w ten weekend, mamo? Dobrze, w ten weekend. Do zobaczenia, Ninko! Pa! Pa! Hej, Kartofelciu! Mamy nowego przyjaciela, małą pandę! Twoje mała mopsinka cię kocha, myszko. Gasimy światło, Frytolinko! O, jeszcze tylko 5 minut. Bardzo, bardzo ładnie, proszę. O, nie dzisiaj, Frytko. Już późno. Mopsiko całuski i gasimy światło, dobrze? Mopsik lula luli laj, chrapu chrapie już. Mopsik lula luli laj, chrapu chrapie już. Słodkich snów, moja Fryteczko. Mopsiko całuski dla wszystkich. Mam wszystko, czego mi potrzeba. Moje hula hop, moje okulary i ciebie, Kartofelciu. Idziemy. Schowaj się. Nasz rodzinny piknik w parku na pewno będzie mopsiastyczny, bo mamy dziś piękną pogodę. Hmm? O rany. Nie przejmujcie się, moje kochane mopsiki. Nasz mopsiastyczny piknik rodzinny zrobimy sobie w domu. Co wy na to? Tak, zawiniemy się w koc i wspólnie będziemy oglądać ulubione filmy. Tak, mopsiastyczny piknik rodzinny w domu. Jesteś gotowa, Kartofelciu? Chodź, Frytko. Wszystkim wygodnie? Tak! Tylko gdzie jest ten pilot? Znajdziemy go! Znalazłem! Dzięki, doskonale. Kto chce dyniowego popcornu? Zaczynamy seans. Dobrze widzisz, Kartofelciu? Aha. Popcornu? Tato, co oglądamy? Mam dla was mnóstwo filmów, moje mopsiki. Gotowi? Tak! Mopsy i ich wspólny dom. Uwielbiam naszą piosenkę. Jest tu mamcia. Babcia mopsi. Pyrek i Frytka też. Frytka na wrotkach. Frytko, patrz. Przerwa, żeby napić się koktajlu owocowego. Dobrze się czujesz, Frytko? Chyba mam popcorn w moim nosie. O! Zaraz wracam! Frytko, pośpiesz się! O, moja biedna, Kartofelciu, masz straszny katar. Doktor Frytka cię zaraz zbada. Ja! Doktor Frytka, zbadam cię, Kartofelciu, i sprawdzę, co ci jest. Serce mocno ci bije. A uszy są czyste. Dobrze. Masz bardzo czerwony nos. I mokry. Jestem ciekawa, co ci jest. O, co mam zrobić, żebyś wyzdrowiała? Pierwszy raz muszę się opiekować chorą Kartofelcią. Frytko, chodź już. O nie, muszę już iść. Zostań tutaj sobie, moja Kartofelciu. Dobrze?
Doktor Frytka zaraz wraca. Chodź, zobacz to. Idę. Pa. Co przegapiłam? Popatrz na Pyrka, Frytko. To jestem ja? Tak. A to jestem ja? Jaki masz piękny loczek na głowie. O, słodkie. Nasze małe skarby. A kolejny mopsik wkrótce do nas dołączy. Mamo, tato, oglądajmy dalej. O, doskonale pamiętam ten dzień. Oboje się rozchorowaliście dokładnie w tym samym czasie. Bo proszę, spróbujcie wycierać nos w chusteczkę, małe mopsy. Ojej, i zasłaniajcie pyszczki, kiedy kaszlecie. O tak. To nic. Długo byliśmy chorzy, mamo? Nie. Bardzo szybko staliście się znów zdrowymi mopsami. Gdy jest się przeziębionym, trzeba dużo pić i wypoczywać. Teraz doktor Frytka już wie, co zrobić. Co mówisz? A, nic takiego, babciu. Psik! O, chyba znów mam popcorn w nosie. Wracam za dwa machnięcia ogonem. Frytko, kochanie, co się z tobą dzisiaj dzieje? Kartofelciu, jesteś przeziębiona. Ojej, nie przejmuj się. Doktor Frytka szybko cię wyleczy. Proszę. Wycieraj nos w chusteczkę. I zasłaniaj pyszczek, gdy kaszlesz. O tak. Tak. Dużo odpoczywaj i pij też dużo wody. Biedna kartofelcia. Mam nadzieję, że szybko wyzdrowiejesz. Mam mopsiastyczny pomysł. Połóż się wygodnie i zaraz poczujesz się lepiej. Niedługo do ciebie zajrzę. Idziesz, Frytko? Pa. Tak, babciu, już idę. O, proszę. Śpi dobrze, moja kartofelciu. Rodzinny domowy piknik to zły moment na chorobę. Frytko, jesteś chora? O, nie. Mówiłam o tym. Chodzi o to, że nie fajnie jest być chorym. O, ale z kim rozmawiałaś? A psik! Jesteś chora. O, moja Fryteczko. Masz gorączkę? O, nie. Może to... Tylko popcorn w moim nosie, mamo. Jutro masz pierwszą lekcję pływania. Jeśli będziesz chora, to nie pójdziesz. Nie pójdę? Nic mi nie jest, mamciu. I bardzo chcę się nauczyć pływać. Bardzo proszę, mogę iść? No cóż, dobrze, zobaczymy. Długi sen może bardzo pomóc, gdy jesteś chora. Może zejdziesz z kartofelcią na dół, żeby razem z nią pooglądać nasze rodzinne filmy? Dzięki, ale wolę nie. Chyba dorastasz, jeśli nie chcesz zabierać ze sobą kartofelci na oglądanie naszych rodzinnych filmów. Zaraz zejdę, mamciu. Przykryj się, późno już kartofelcia idzie spać. Przykryj się, późno już kartofelcia idzie spać. A psik lula luli laj, rapu chrapie znów. Chodź już, Frytko. Już do was wskakuję. O, to nasz ślub. Mopsa, mopsa stycznie. Mopsa, mopsa stycznie. Mopsa, mopsa stycznie. Ale super! Ale super! Niesamowicie było ekstra!
słyszycie? A? Ja nic nie słyszę. No właśnie! Deszcz przestał padać! Teraz możemy pójść na nasz rodzinny piknik! Możemy zacząć nasz rodzinny piknik? Jeszcze raz! Oho, idziemy! Idziemy, Frytko! Bierz hula hop! Kartofelciu, chowaj się! Kartofelciu, już ci lepiej? Chodź, Frytko! Chwileczkę! Juhu! Już jesteś zdrowa! Dużo piłaś i wyspałaś się! Udało się! Nam się udało! Kartofelca nie ma kataru! Chodź, Frytko! Idę! Chciałam zabrać kartofelcie! Bez kartofelci mopsopiknik w parku nie może się udać! O, moja mała Fryteczko! To dobrze, że ciągle lubisz swoją kartofelcie. Może jednak nie dorastasz nam zbyt szybko? Idziemy! Poczekajcie! Ciągle jesteśmy w piżamach! Jesteśmy! Nic nie szkoda! Kartofelcia i Frytka i doskonały rodzinny piknik piżamowy! Jesteś tego pewna? Mhm. Naprawdę chcesz iść do Nika zupełnie sama, Fryteczko? Tak, oczywiście. Z tobą, Kartofelciu. Mopso przytulas? O, tak, oczywiście, mamciu. A teraz czas na moją pierwszą samodzielną wizytę u Nika. Pora już iść. Wiem. Baw się dobrze. Do zobaczenia, mamo. Pa, pa, Boba się w brzuchu. Bobas w brzuszku mówi pa. Uważaj na siebie. Kartofelciu, jesteś gotowa na pierwszą wizytę? Tak całkiem bez mamy i taty? Ty też będziesz się dobrze bawić, Kartofelciu. Wskakuj do kieszeni. Mamo, Frytka już przyszła, już jest. Wesołe cześć! Wesołe cześć, Niko! Zapraszamy, Frytko. Bardzo się cieszymy z twojej pierwszej samodzielnej wizyty. To będzie udany dzień. Na pewno! Baw się dobrze! Dobrze, mamo! O, rany! Niko, twój dom bardzo się różni od tego, w którym ja mieszkam. Chodź, pokażę ci mój pokój. Moje zabawki czekają, żeby się nimi pobawić. Bawcie się dobrze, dzieciaczki. Kartofelciu, masz nowego przyjaciela. To jest Bobby. Chodź, Frytko. Musimy wybrać zabawę. Brawo, Fryteczko. Te schody są większe niż schody dla mopsów w moim domu. Chodź tu. O, rany. Piękna bambusowa sypialnia. Dziękuję. Pandy uwielbiają bambus. Może poczęstujesz się liściem? Nie, dzięki. Idę do ciebie, Niko. W co chcesz się bawić? Wybieraj. Jesteś śmiesznym maluszkiem, Body. Kartofelciu! Chcesz się teraz pobawić z Body? Dobrze. Hej, Niko! To znaczy ja chciałabym się pobawić na dole z małym Bodim. Ale w
Wszystkie zabawki są tutaj. No wiem, ale... Już niedługo będę starszą siostrą i chcę spróbować, jak to jest się bawić z Bobasem. Bo ty nie umie się jeszcze bawić. Jest za mały. On tylko potrafi malować łapkami i robić bałagan. Ja lubię malować łapkami. Niko, proszę, możemy pomalować z Bodim? Użyjemy twoich farb i razem się ubrudzimy. Fantastycznie! Idziemy! Pokażę ci, jak to się robi, maluchu. Świetnie, Bodi, bardzo ładnie. Frytko, będziesz świetną starszą siostrą. No dobrze, sprawdźmy, jak się bawicie. Chowaj się szybko. No proszę, jakie piękne prace. Dziękujemy, mamo. Dziękuję, Amando. Bodi jest w tym dobry. Bodi, teraz spróbujemy z zieloną farbą. A co to? Szmaciana kuleczka? Jej też możemy użyć do malowania. O nie, nie możecie. Nie, to jest... To przytulanka Frytki, mamo. Mówiłem ci już, że Frytka nie rusza się nigdzie bez kartofelci. No tak, teraz sobie przypominam. Zapomniałam. Muszę umyć łapki, mamo. Umyj je tutaj. Ilaj. A teraz umyjemy Bodiego. Szybciutko. Frytko, w co chcesz się teraz bawić? Chciałabym pobawić się na dworze. Możemy pobawić się w chowanego? Tak, oczywiście. Tak! 8, 9, 10. Uwaga, Niko, zaraz cię znajdę. Ja wiem, gdzie najlepiej się tu schować. A Niko na pewno schował się... tu! Może za donicą? Na pewno tam jest. Pomóc ci? Cześć! Cześć, Śmieszko! Gdy tak sobie skaczę na trampolinie, wszystko mogę zobaczyć. Dobrze, dzięki. Ale wydaje mi się, że wiem, gdzie jest Niko. Gdzie? Tutaj! Znalazłam cię! Umiecie się w to bawić. Śmieszko! Obiad gotowy! Muszę już iść. Do zobaczenia. Pa, pa. Pa, Śmieszko. Teraz ty się chowasz, Frytko. 1, 2, 3, 4. Kartofelciu, bo Niko cię usłyszy. 6, 7, 8, 9, 10. Zaraz cię znajdę, Frytko. Znalazłem cię, Frytko, ale świetna kryjówka. Dzięki, Niko. Niko, Frytko, obiad. Zapiekanka bambusowa. Niko ją uwielbia. Zrobiłam ją specjalnie dla ciebie, Frytko. Co jest, Frytko? Chyba lubisz zapiekankę bambusową, prawda? Ja nigdy jej nie próbowałam. Spróbuję kawałeczek. Dziękuję. Mm.
Jest naprawdę prze... pyszna! Zdaje się, Frytko, że masz nowego przyjaciela. Tak. A Bodhi też poznał dziś wyjątkowego nowego przyjaciela. Frytko, to pewnie twoja mama. Ojej. Ale już teraz... Tak, ale słuchajcie, następnym razem Frytka może zostać dłużej. Ha, może nawet na noc. Tak, bardzo chętnie. Tak. Czy zanim pójdę, mogłybyśmy, to znaczy mogłabym dostać jeszcze trochę zapiekanki bambusowej? Jest pyszna. Świetnie się dziś bawiłam u Niko i małego Bodhi i uwielbiam bambusową zapiekankę. Mniam, mniam. Nasza Frytka dorasta i poznaje nowe rzeczy. Faktycznie. O, a jutro, kochanie, twoja nowa opiekunka położy cię spać. Tak jest. Roxy przyjdzie posiedzieć z tobą i Pyrkiem. I ponieważ nie będzie nas jutro, gdy będziesz zasypiać, naszą piosenkę na dobranoc zaśpiewamy ci razem już dziś. Przykryj się, późno już, pieski idą spać. Przykryj się, późno już, pieski idą spać. Mopsik lula luli laj, chrapu chrapie znów. Mopsik lula luli laj, chrapu chrapie znów. Zapiekanka bambusowa. Cześć, kartofelciu! To już dziś! Wstajemy, mała myszko! Włóż cieplutki kapturek, kartofelciu! Jeszcze tylko Milusia chwila drzemki. Proszę. Cześć, mamciu! Cześć, babciu! Dzień dobry, Frytko. To już dziś! Dzień dobry, Frytko. To już dziś, mamciu i babciu. To już dziś! Jak sądzisz, babciu, co takiego ciekawego ma się dziś przydarzyć naszej małej Frytce? Nie mam zielonego pojęcia, mamciu. Przecież dziś idę pierwszy raz do przedszkola! O, no tak! Zapomnieliśmy. Nie jestem już małą mopsinką, tylko dużym przedszkolakiem. Czołem, mamciu i babciu. Pyreczku! Jestem tak przyjęta, że mi się chce... O, dzwoni mój budzik. Skakać do góry! Mnie też! Nie ma jak poranne mopsikowe podskoki do sufitu, mamciu. Zgadza się, babciu. To najlepszy mopsik. Mopsikowy sposób na pobudkę. Hopaj, siupaj, w górę hop! Hopaj, siupaj, w górę skok! Hopaj, siupaj, w górę hyc! Hopaj, siupaj, hopaj, siu! Idę się przygotować do szkoły. Hopaj, siupaj, w górę hop! Zaraz się widzimy, Pyrku! O, nie skacz, Frytko! Coś tam się poruszyło. Pod łóżkiem. Ale co? Ale co? No co? Chyba widziałam tam tyciutką, milutką mini myszkę.
myszkę? Kartofelcia? Złapię ją! O, ostrożnie, Frytko. Myszka może się przestraszyć. Spokojnie, już prawie ją mam. No chodź, moja kartofelciu. Ukryj się, moja sekretna przyjaciółko. Spójrz, tam pod łóżkiem widziałaś moją kartofelcię, mamciu. Co ty, mamciu? Myślałaś, że mała puszysta maskotka Frytki to mysz? No tak. Och, kartofelciu, pewnie wypadłaś z mojej kieszeni, jak skakałam po łóżku. Nie będziesz już potrzebowała swojej milusiej przytulanki. Bo teraz jesteś już dużym przedszkolakiem. Dziś zaczyna się samodzielność, Frytolino. Wkrótce będziesz jak ja, samodzielna. Co znaczy, że będę samodzielna? Samodzielność jest wtedy, gdy robisz wszystko sama, całkiem bez pomocy mamci i babcia. I bez przytulanek, które cię pocieszają. No zobacz, przygotowałem się do szkoły całkiem sam. Mój synek, już taki dorosły i samodzielny. Mamo! Ja chcę być samodzielna. Samodzielna. Właśnie tak, Pyrku. Ja chcę być samodzielna tak jak ty. Dlatego przygotuję się do przedszkola całkiem sama. Zęby umyte, buzia wytarta. Szykowanie się do przedszkola to dla mnie najzwyklejsza bułka z masłem. A teraz popatrz, jak się ubieram. Wybiorę sobie ubranie na dziś bez żadnej pomocy. No. Dobra, już wiem. Nie dam rady ubrać się sama. Kartofelciu, nie pora na łaskotki, pomóż mi! O, już rozumiem! Nie ta dziurka! Wielkie dzięki! Proszę, i co myślisz, kartofelciu? O! Moje leginsy! Zapomniałam o nich! Dzięki! Tak jest! Ubrałam się całkiem samodzielnie! Prawie całkiem samodzielna! Jestem tylko prawie całkiem samodzielna, kartofelciu! Chodźcie na śniadanie! Śniadanie! Ukryj się, maleńka! Już idę! Tosty z dżemem dyniowym czy placuszki dyniowe? Tosty z dżemem dyniowym poproszę. Już się robi. Miam, miam! Dyniopychota! Upsik? Pomóc ci, Frytko? Nie, nie trzeba! Mogę... Mogę to zrobić samodzielnie! No wiem, Frytko. Dzięki, kartofelciu. Niam!
Ha? Chodź, Frytko. Laura. Też jestem gotowa. No prawie. Zapomniałaś czegoś? O, dzięki. Teraz jestem całkiem gotowa. Utknęłam. Pozwól, że cię z tego wyplączę. Dzięki. No dobra. Teraz wszyscy za mną. Czekaj. Masz resztki dżemu na policzku. I musisz włożyć trampki, zanim wyjdziesz do przedszkola. Widzę, że jestem całkiem niegotowa, by być samodzielną. Dasz sobie radę, Frytko. Całkiem samodzielnie. Czekamy na zewnątrz. Zawsze można poprosić o pomoc. Samodzielność osiąga się stopniowo, moja mopsinko. Każdy potrzebuje pomocy, kiedy robi coś po raz pierwszy. Dzięki, mamciu. Chodź, Frytko. Czekaj, Pyrku. Mamciu, wiem, że już nie będę potrzebowała żadnej maskotki, ale czy dzisiaj mogę zabrać ze sobą kartofelcie do przedszkola w tęczowym lesie? Tę milusią przytulankę? No możesz. Tylko po co? No wiesz, kartofelcie pomoże mi dzisiaj być całkiem samodzielną. Na nasz własny frytko-kartoflany sposób. Bardzo, bardzo ładnie, proszę? Tak. Zabierz ją, moja mopsinko. Schowaj swoją ulubioną przytulankę do plecaka i ruszaj w drogę! Frytka i kartofelcia po raz pierwszy w przedszkolu! Zawsze razem! No chodźcie już! Mopso przytulas? Mopso przytulas! Chodźmy, Frytko. Prowadzę poranny spacer. Ho, ho! Prowadzę poranny spacer. Co robimy dziś? Idziemy do szkoły! Dzisiaj będę samodzielna, kartofelciu. Damy sobie radę. Kartofelciu, to mój pierwszy dzień w przedszkolu. Dobrze. Sprawdzimy, czy wszyscy mnie słyszą. Wybaczcie, kochani. Ups. Babciu, czy ja mogę poprowadzić nasz wesoły korowód? To mój pierwszy dzień w szkole w tęczowym lesie. Chciałabym dziś pierwsza przemówić przez megafon. Mogę? Proszę, proszę, bardzo proszę. Tak, czemu nie, moja psinko? Dzień dobry, moi kochani! Mówi do was Frytka! Jeśli idziecie do szkoły w tęczowym lesie, proszę dołączcie do naszego wesołego korowodu! Już idę! Hej, mopsy! Śmieszko, jak ty to robisz? Gwiazda jedna za drugą! Bo nie mogę się doczekać mojego pierwszego dnia w przedszkolu. Ja też. To idziemy? Jeszcze tylko plecak. Baw się dobrze, moja Śmieszko. Jadę do pracy. Pa, mamo! Zaczekajcie! Już idziemy! Wybaczcie spóźnienie. Dzisiaj nasz pierwszy dzień w przedszkolu. Czołem, chłopaki. Hejka! Witajcie! Hej, Tip! Hej, Top! Cześć, Tip! Cześć, Top! Moja sekretna przyjaciółko, wszyscy już są. Czy możemy iść? Ukryj się! Czy wszyscy widzą mnie i moją kartofelcię? Tak! Świetnie! Wesoły korowód! Naprzód! Prowadzę poranny spacer.
życzę miłego dnia, maluchy! Prowadzę poranny spacer. Co robimy dziś? Idziemy do szkoły! Hej ho! Hej ho! Uwielbiam prowadzić poranny spacer. Prowadzę poranny spacer. Co robimy dziś? Idziemy do szkoły! Ho! Szkoła w tęczowym lesie. Spójrzcie! Ukryj się w moim plecaku, Kartofelciu. Będzie ci tam miło. To Pako! Hej, Pako, zaczekaj na mnie! Mopsik was kocha, mamciu i papciu. Mopsiego dnia w przedszkolu, Frytolino. To do przerwy! Jestem taka przejęta! Dzień dobry! Witam wszystkie nasze nowe przedszkolaki! Wesołe skoczki! Jestem pan Wiercik, wasz opiekun. Już pora zacząć pierwszy zakręcony dzień w przedszkolu. Zapraszam do wejścia! Śmiało naprzód! Ja się trochę boję. No co wy? Śmieszka, tipi top! Chodźcie za mną! Ja pójdę pierwsza! Zwiedzimy sobie szkołę po drodze do waszej sali, wesołe skoczki! Mopso przytulaski? Zapraszam! Proszę zaczekać, panie Wierciku, ja chcę tam wejść pierwsza! No, wesołe skoczki, tu mamy szkolny sekretariat. Sekretariat? A to sala gimnastyczna! O rany! A tu mamy salę muzyczną! Jacie! A tu są łazienki dla uczniów! Nie potrafię biegać tak szybko jak inni. Sama widzisz. Dobra, twoje łapki są jeszcze mniejsze niż moje. Uważajmy na siebie w tej ogromnej szkole, moja mała Kartofelciu. A to, wesołe skoczki, wasza zakręcona sala! Zapraszam! Dziś będziesz cichutko siedzieć w moim tornistrze. Dobrze, Kartofelciu? Najpierw powieście plecaki na wieszaki, wesołe skoczki, a potem usiądźcie na dywanie, żebyśmy mogli się dobrze poznać. Pośpieszcie się bardzo proszę, siadajcie tam, gdzie jest wolne miejsce. Zobacz, nie mogę dosięgnąć do wieszaka. Zabiorę mój plecak do klasy i ciebie razem z nim. Usiądź ładnie z przodu. Pamiętajcie, nie jemy w klasie. Hej ty, nie traf się. Dobrze, w naszej grupie wesołych skoczków będziemy mieli specjalne powitanie. Ale ja kompletnie nic nie widzę z tego miejsca. A nasze specjalne powitanie to będzie piosenka. Jej tytuł to Jak masz na imię i co najbardziej lubisz robić? To zaczynamy! Wow. Jestem pan Wiercik i lubię zakręcone tańce. Łupi, dupi, dup. Kto chce być pierwszy, wesołe skoczki? Ja chcę być pierwsza! Jak masz na imię i co najbardziej lubisz robić? Ja jestem Barry i bardzo lubię jeść! Jak masz na imię i co najbardziej lubisz robić? Śmieszka Grant! Lubię robić gwiazdy! Jak masz na imię i co najbardziej lubisz robić? Jestem Hiena Howie i lubię...
chyba nie uda mi się zabrać głosu. Co najbardziej lubisz robić? Jestem top! Lubię grać na trąbie! Wow, ale głośno! Kto następny? Jestem Tip i lubię trąbić jeszcze głośniej! Ohoho! Kto następny? O, kto tam się chowa za plecami? Chowaj się szybko, ukryj się! Co najbardziej lubisz robić? Jestem Frytka i najbardziej lubię być pierwsza! O, młodsza siostrzyczka Pyrka, prawda? No, Frytko, bardzo proszę usiąść tutaj z przodu, tak jak twój duży, starszy brat ma w zwyczaju. Teraz jesteś już dużym przedszkolakiem. Nie zawsze będziesz zajmować pierwsze miejsce. Ale jak każdy wesoły skoczek, grzecznie poczekasz na swoją kolej. A mogę cię zapytać, Frytko, czemu tak kurczowo trzymasz swój plecak? Bo jestem za mała, proszę pana. Nie sięgam do wieszaków. Są za wysoko. Oho, ja też kiedyś miałem ten problem, więc dostałem specjalny wiercikowy wieszak tylko dla siebie. Chodź zobacz. Oto mój wieszak. Chciałabyś mieć tu swój wieszak, Frytko? Tak, żebyś mogła go dosięgnąć? Tak, bardzo proszę, panie wierciku. To żaden mopsi problem, a plecak to idealne miejsce dla puszystych przytulanek. O! Pani Ząbek, pani Ząbek! Potrzebujemy pani pilnie tutaj w sali wesołych skoczków. Mamy tu wiercikowo-mopsowo-wieszakowy alarm. I co na to teraz powiesz, mopsinko? Dziękuję pani, to super wieszak. Pojawiła się tu pani naprawdę w samą porę. Wskakuj, kartofelciu. Ta-da! Idę do sali. Pa, pa. Hej! Kochani, patrzcie, kto to. Wesołe skoczki, to jest pan Borsuk Lis. On jest naszym szkolnym sekretarzem. A teraz proszę, wesołe skoczki, przywitajcie pana. Wesołe skoczki witają pana Borsuka Lisa. Dzień dobry, wesołe skoczki. Dobrze. Codziennie po sprawdzeniu obecności potrzebuję ochotnika, który zaniesie listę obecności do sekretariatu pana Borsuka Lisa. I chyba już wiem, kto jako pierwszy wykona dla nas dzisiaj to odpowiedzialne zadanie. Frytka? Tak, bardzo, bardzo proszę, panie wierciku. Mopsikowo-fajowo jest być pierwszą. Dziękuję. Do zobaczenia, mała Frytko. Na razie, pani Borsuku Lisie. Hip, hip, hurra! Brawo, super! Coś mi się wydaje, że w przedszkolu będzie nam bardzo dobrze, kartofelciu. Do zobaczenia, mini. Do zobaczenia na moim występie! No, to będzie nasz pierwszy występ. Gotowa? Ej, może chcesz się przywitać z Bodim? Pamiętaj, ja i Bodi będziemy siedzieć w pierwszym rzędzie. Jesteśmy strasznymi piratami. O, Niko, jesteś gotowy? Frytko, tak świetnie dogadujesz się z małym Bodim. Zawsze jest zadowolony, kiedy jesteś obok. My, to znaczy ja uwielbiam Bodiego. Chodź, Frytko. Pa! Idę! Niko, ale masz fajną drewnianą nogę! Cieszysz się z naszego pierwszego przedstawienia? Nie bardzo, Frytko. Wiesz, boję się, że znowu się pomylę. Pamiętasz przecież, jak było na próbie. Dzisiaj na pewno się nie pomylisz, Niko, bo ja pomogę ci się przygotować. Wczoraj powtarzałam swój tekst z opiekunką Roxy i dzisiaj wcale się nie boję. Posłuchaj, piracie Pando. Ja zakopałem skarb pod starą palmą. Cii, jej, pomożesz mi teraz przygotować mój tekst? Pewnie, Niko, chodź. Jo-ho-ho, jaki jest twój tekst, stary druchu? Zakopaliśmy nasz skarb na wyspie, a miejsce zaznaczono X-em. Zakopaliśmy nasz skarb na wyspie.
Zakopaliśmy nasz skarb na wyspie. Zaznaczyliście miejsce? Miejsce zaznaczono X-em. No, zajmujcie swoje miejsca, wesołe skoczki. Tak jak na próbach. Fajnie. Doskonale. Słuchaj pana Wiercika. Czy wszyscy pamiętają swoje teksty na dzisiejsze przedstawienie? Tak. Ja pamiętam. Wspaniale. Bardzo się cieszę. O, no tak. Wszystkie pirackie kurtki mam tutaj. Kto jest piratem? Ręka w górę i szybciutko wkładajcie pirackie kurtki. Ja chcę. Ja poproszę. Ja chcę. Dziękuję, panie Wierciku. Hej, Niko! Gdzie zakopałeś skarb? Zakopaliśmy nasz skarb na wyspie. Zaznaczyliście miejsce? Miejsce zaznaczono X-em. Doskonale, piraci! Dziękujemy, proszę pana! Kartofelciu! Dzisiejsze przedstawienie na pewno będzie fantastyczne. Cisza! Słyszycie, jak publiczność zajmuje swoje miejsca? Słyszycie? Słyszycie? Już są! Chyba jest pełna miejsca! Hej, kartofelciu! Zobacz! Moja kurtka ma kieszeń specjalnie dla ciebie! Jeśli zapomnę, co mam mówić, ty mi pomożesz sobie przypomnieć, dobra? Frytko! Frytko! Nie mogę założyć kurtki! Jest za mała! O, a moja jest za duża! Gotowi, wesołe skoczki? Zamienisz się? Szybko! Jasne, że tak! Proszę! Pora powitać waszych przyjaciół i rodziny na szkolnym przedstawieniu! Pani Ząbek, kurtyna! O, nasza tam frytka. Jest! Widzę ją! Tam! Ej, pomachajcie Niko? Do frytki! Cześć, Niko! Witamy! Zaraz się zacznie! Witamy przyjaciół i rodziny naszych wesołych skoczków! Przestań. O, mały Bodhi! I małego Bodiego też! Wesołe skoczki zapraszają na wspaniałą wyprawę po morzach i oceanach! Tytuł naszego przedstawienia w tym semestrze to... Skarb Piratów! Jesteście gotowi postawić żagle, moi piraci? Przed państwem yo ho ho wesołe skoczki! Brawo, świetnie! Statek piracki żeglował po wielu oceanach i szukał wielkiego skarbu. A wtedy morski potwór, czyli ja, próbował zatopić ich statek. Frytko, mam nadzieję, że nie zapomnisz tekstu. Nie zapomnę, Howie, wiem, że go mówię zaraz po tobie i że jest bardzo ważny, bo po nim jest końcowa piosenka. Bardzo, bardzo długo to ćwiczyłam. Prawda, kartofelciu? O, nie jesteś w tej kieszeni, tylko w pirackiej kieszeni. O, kartofelciu, jesteś w kieszeni kurtki, którą dała Niko. Jesteś u Niko. A w butelce zamknięta jest sekretna wiadomość, która mówi nam, że... Nie dam rady, gdy kartofelcia nie jest ze mną. O nie, nie pamiętam mojego tekstu. Niko! Mówiła ona, że... Zakopaliśmy nasz skarb na wyspie. Miejsce zaznaczono X-em. Psst, kartofelciu, chodź do mnie. A mapa zaprowadzi piratów do... Zaprowadzi piratów do... Do kapitana, który powie. Zaprowadzi piratów do kapitana, który powie im, gdzie jest zakopany skarb. Teraz twoja kolej. Frytko,
dalej, kapitanie Frytko? Mów! No Frytko! Ojej, dlaczego nic nie mówi? Co jej jest? Jaha! Zakopałem skarb pod starą palmą! Udało mi się! Wskakuj! Oto stara palma, a przy niej jest skarb! W tęczowej naszej szkole śpiewamy, że każdy z nas jest inny i lubimy się. Są duzi i są mali, puchaci też. Występować chce tu każdy zwierz. Pomachajcie, lwiątku! Swojego tekstu, ale udało się. Powiedziałam go i to bez ciebie w mojej kieszeni. Co ty na to? Najlepsze przedstawienie w historii! Brawo, moja Fryteczko! Byłaś wspaniała, kurczę! Jestem z ciebie dumny. Nasza Frytko, byłaś taka mopsiastyczna. Jesteśmy z ciebie bardzo dumni. Poszło ci świetnie, Frytolino. Ojejku, Bodhi ma gorące czoło. Biedny mały Bodhi. Może w środku było mu za gorąco. I znowu ci się udało, Frytko. Przy tobie Bodhiemu wraca humor. Frytko, będziesz świetną starszą siostrą dla swojej małej siostrzyczki, gdy już się urodzi. Siostrzyczki? Tak, dziś się dowiedzieliśmy, że mały mopsik to dziewczynka. Tak! Cześć, mopsiku, siostrzyczko. Witaj, mała siostrzyczko. Wiesz co? Czasami wydaje mi się, że już wiem, jak to jest mieć młodszą siostrę. Cześć wam, mopsy! Cześć, Pako! Gotowy na zabawę w naszym domu? No pewnie! Cześć, Frytko! Cześć! A czy Niko też mógłby wpaść się pobawić? Chciałbyś dziś iść w odwiedziny do Frytki? A ja w tym czasie pójdę z Bodhim do lekarza. Tak, jasne! Super! Tak! Panda i mopsik, świetna zabawa! Panda, mopsik i kartofelca to jest zabawa. Gotowe! Ale fajnie, że pan Wiercik powierzył nam opiekę nad super misią. Spójrz, mamy nawet pamiątkowe zdjęcie z naszej wspólnej wycieczki radiowozem Papcia. Pamiętasz? Też na nim jesteś. Urocza kuleczka. Tak błyszczy i lśni, cały w słońcu lśni. Na dachu ma czerwone światło, czerwone światło ma. A potem... Pamiętasz? Urządziliśmy przeuroczy piknik pod jabłonką, zajadając się owocowymi smakołykami.
Pora spać, Pyrku. Dobranoc. Frytulko, ty i Supermisia musicie również się wyspać. Jasne, w porządku. Gdzie ona jest? O? Może wpadła pod łóżko? Gdzieś znikła. Znalazła się może? Oj, Misiu, gdzie jesteś? Już wiem, pewnie zostawiłam ją w salonie. Zaczekaj tutaj, sprawdzę. Znalazłaś Misię? Już idę, kartofelcu. O, moja frytunia. Hej, nie powinnaś być już w łóżku? Ja szukałam książki. Pora spać. Dobranoc, papciu. Pa! Znalazłaś ją? Gdzie się schowała? Ale nadal jej nie widzę. No co? Racja! Ostatnio widzieliśmy Supermisię na pikniku. Tuż obok jabłonki. Myślisz, że zapomniałyśmy ją stamtąd zabrać? Sprawdźmy to. Może wypatrzymy Supermisię przez okno w sypialni rodziców. Dubi, dubi, łubi, łubi, hu, hu. O tak, siad. Mopsikowy taniec. O tak, siad. Właśnie tak. Na, 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 na. Nic tam nie widzę. Jest za ciemno. Naprawdę nie boisz się wyjść i szukać jej w tej ciemnicy? Powodzenia, maleńka. Nie wiedziałam, że taka z ciebie dzielna myszka. Tylko szybko. Jak mogłam zostawić Supermisię całkiem samą? Na, na, na. Na, na, na. Kartofelciu, i co? Znalazłaś ją? Jest pod drzewem? Powinnam już spać, ale musimy po nią wyjść, zanim się rozpada. Jesteś gotowa? Czas na misję ratunkową. A ty dokąd, Frytko? Pyrku, po prostu zostawiłam coś na dworze. Czemu za mną idziesz? Ktoś cię musi pilnować. Nie powinnaś już spać? Owszem, ale mam zadanie. Bez obaw, Misio, uratujemy cię. O nie, ale ulewa. Kartofelciu, czekaj! Ta-da! Tu jest! Już cię nie zostawię. Pyrku, a ty dokąd? Powinieneś spać. Już pędzę! Pst! Szybko, Fryteczko, wracamy! Schowaj się, kartofelciu. Wyszłaś po misie całkiem sama, mimo że jest po zmroku? Aha! W końcu pan Wiercik powierzył mi Supermisię pod opiekę. Nie zawiodę go. Ha! Kto by pomyślał? Taka mała, a taka dzielna. Ale nie poradziłabym sobie bez twojej pomocy. Dzięki za wsparcie, malutka. Supermisia uratowana! Jestem wzorową opiekunką!
to już zaschło! I co teraz zrobimy? Pan Wiercik będzie mną rozczarowany! Przytulasek na dobranoc i idziemy spać! Ale przecież nie umyłam jeszcze ząbków, papciu! To biegnij, ale proszę postaraj się nie przeszkadzać mamci w kąpieli. Jasne, papciu! Umyjemy misie w łazience. Na, na, na. No i jak ci idzie? Pomogę ci. Kucu, kucu. O nie! Odpadła jej łapka. Powinnam była się tobą lepiej zaopiekować, super misio. Frytko, czas na kołysankę! Jeszcze chwilkę, mamciu! Klej nie pomoże! A taśma? Mamy taśmę klejącą? Dzięki! Gdzie końcówka? Przykleiła się! O nie, nie, nie! Przepraszam cię! To nie pomogło! Schowaj się! Ktoś tu jest smutaskiem! Co cię gnębi? Czemu nie śpisz? Pomóż mi! Co się stało? Frytko? No i wszystko zepsułam. Zostawiłam super misię pod jabłonką. Umorosała się w błocie, a kiedy ją myłam, to wtedy odpadła jej łapka. O raju. Tragedia. Przecież pan Wiercik specjalnie powierzył mi klasową misię na weekend, żebym się nią odpowiednio zaopiekowała. A ja ją zniszczyłam. O, Frytulko, mogłaś do mnie przyjść. Pomogłabym. Chciałam być samodzielna i naprawić ją bez niczyjej pomocy, a tylko pogorszyłam sprawę. Nie płacz. Razem na pewno coś wymyślimy. Zaraz się nią zajmiemy. A teraz przetnij nitkę, proszę. Gotowe. Cała i czyściutka. Wygląda, jakby nic złego się jej nie przytrafiło. Za tydzień kolejny wesoły skoczek będzie się mógł nią nacieszyć. Dziękuję, mamciu. Jak się czuje moprzątko w twoim brzusiu? Fantastycznie, moja kochana Frytko. Wiesz, nie może się doczekać, żeby posłuchać, jak jutro zagrasz na pianinie. O, faktycznie! Jutro zaczynam naukę. Chodźmy, Frytko. Teraz papcio zabierze cię prosto do łóżeczka. A możesz zaśpiewać mi jeszcze kołysankę, papciu? Tak ładnie, proszę. Przykryj się, późno już, pieski idą spać. Przykryj się, późno już, pieski idą spać. Mopsi króla luli laj, krapu chrapie już. Mopsi króla luli laj, krapu chrapie już. Cieszę się, że jesteśmy lepszymi opiekunkami niż myślałam, prawda, kartofelciu? Mamciu, poradzę sobie! Witaj, moje drzewko! Kartofelciu, są już jabłka? No cóż, w końcu będą. Już pora do szkoły, Frytko! Do kieszeni, kartofelciu? To pierwszy dziennika w szkole w tęczowym lesie. Sprawdźmy, czy jest gotowy. Droga wolna, Frytko! Dzięki, mamciu! Chodź, Niko, pora iść! Cześć, Amando! Cześć, mały Body!
Witaj, Frytko! Czy Niko jest gotowy na swój pierwszy dzień? Jeszcze jak! Wesołe cześć! Wesołe cześć, Niko! Poranny spacer! Niko, mamcia Mopsik zaprowadzi nas dziś do szkoły. Zaśpiewasz z nami poranny spacer? Pewnie! Z radością! Ja też zaśpiewam! Hurra! Chodźmy już! Nie zapomnij obiadku! Niko, nie musisz zabierać ze sobą jedzenia. Przecież w naszej szkole dostaniesz obiad. Tak, Frytko, ale Niko uwielbia przysmaki, które mu dałam. Bambus. Dzięki, mamciu. Poranny spacer! Gazu! Prowadzę poranny spacer. Prowadzę poranny spacer. Co robimy dziś? Idziemy do naszej szkoły! Hej, hej, ho! Hej, ho! Machamy do babcia Mopsika! Cześć, babcia Mopsiku! Miłego dnia w przedszkolu, dzieci! Prowadzę poranny spacer. Czeka was ważny dzień, dzieci! Prowadzę poranny spacer. Co robimy dziś? Idziemy do szkoły! Hej, ho! Hej, ho! Prowadzę poranny spacer. Co robimy dziś? Idziemy do naszej szkoły! Niko, to szkoła w tęczowym lesie. Okay, ale Zbierka. Fajny plac ja zabaw. Ja musimy już iść. Oj, mój Nikosiu, przytul się. Dobrze cię rozumiem, Niko. Gdy ja zaczynałam szkołę, czułam się dokładnie tak samo. Serio? Chodź ze mną, Niko. Wejdziemy razem. Daj łapkę. Dziękuję. Przyjdę po ciebie. Życzę wam wspaniałego dnia. Bez obaw. Przez cały dzień będę trzymać Niko za łapkę. Chodźmy, Niko. Dzień dobry, wesołe skoczki! Dzień dobry, panie Wierciku! Dziś do naszej klasy dołączył nowy uczeń. Panda Niko. Mój Niko, wesołe skoczki mają taki... niezwykle wyjątkowy ukłon. Gotowy? Witaj, 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 o, witaj, 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 o, witaj, 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 panu Niko! Świetnie, teraz twoja kolej, Niko. Wesołe skoczki! Fajnie! No i wierci pięknie moje skoczki! I skocznie witamy wśród nas Nika! Yeah! Tak, ponieważ to jego pierwszy dzień, przyda mu się dobry kumpel z pierwszego dnia. Kogo byś chciał, Niko? Mnie! Obiecałam, że mu dzisiaj pomogę i że będziemy trzymać się za łapki. No i pięknie. Pasuje ci, Niko? Tak jest. Ładasz mi klej? Dziękuję. Kumpel z pierwszego dnia. A co my tutaj mamy? Mały domeczek dla myszeczek. Wierci pięknie, mali przyjaciele. Chciałbym, by zamieszkała tu jakaś myszka.
kartofelciu. O, pora na obiad. Kieszeń, kartofelciu. Chodź ze mną, Niko. Pokażę ci, gdzie jest nasza stołówka. Chwila. Nie musisz zabierać Nika na stołówkę. Przyniósł własne jedzenie, więc nie ma potrzeby, by stał w kolejce po szkolny obiad. Jesteśmy kumplami z pierwszego dnia. Miałam mu towarzyszyć. Hej, Niko. Też mam własne jedzenie. Mogę być twoją obiadową kumpelą z pierwszego dnia. Dzięki, Śmieszko. To na razie. Na stołówkę, Frytko. Ale ty chyba ze mną pójdziesz. Co, kartofelciu? Gdzie jest Niko? Co tam masz? Mama codziennie nie daje mi pyszne jabłuszko. Przecież to ja miałam być jego kumpelą z pierwszego dnia. Co kombinujesz, kartofelciu? Kartofelciu! A, rozumiem. Muszę z nim pogadać. Dzięki, kartofelciu. Cześć, Śmieszko. Wesołe cześć, Niko. Wesołe cześć. O, a co masz tam dobrego, Niko? Bambusa w chlebie, sos z bambusa, jogurt z bambusa i koktajl z bambusa. Przysmaki dla pand. O, mopsy uwielbiają dynie, a szczególnie z przepysznym makaronem z serem. Frytko, wiesz co? Dziś na obiad mają tu twoje ulubione danie! Makaron z serem w pysznej dyni! Makaron z serem z pysznej dyni? Biegnij po porcję! Zanim im się skończy! Nic się nie martw, przecież nie zostanę sam, bo towarzyszy mi Śmieszka. Już możesz iść po obiadek. A, jasne, pójdę. Dzięki. Buziaczki! Na szczęście mam ciebie, kartofelcu, moje przyjaciółko. Przepraszam za spóźnienie. Nic się nie stało. Kartofelcu, wiesz, chciałabym być znowu kumpelą Nika. Jestem! Wesołe cześć, super kumplu mopsikowy. Cześć, Fryteczko. Liczę sobie ze Śmieszką. 1 + 1 to... aż 2! No, Frytko, twój kumpel z pierwszego dnia dogadał się ze Śmieszką. Może znajdź kogoś innego? Wierci piętko. 2 i 3 4 Wszystko w porządku? Ukryj się. Nie, to ja miałam być kumpelą z pierwszego dnia Nika. Spójrz na to tak. Niko znalazł drugą kumpelę. Ale obiecałam, że... Wiem, Frytko. Dzięki tobie Niko wspaniale odnajduje się w klasie. Sama spójrz. Jak prawdziwy wesoły skoczek świetnie bawi się z nową przyjaciółką. To bardzo się cieszę, panie Wierciku. Miło, że mogłam pomóc. Twój pomysł z trzymaniem łapki bardzo wierci pomógł Nikowi odnaleźć się w klasie. Świetnie, Frytko. Masz naprawdę wielkie serce, mopsinko. Frytko, policzysz ze mną fasolki? Pewnie. Dzięki, Bary. Para i para to... 4 Potrzymamy się za ręce w drodze do domu, moja przyjaciółko? Pewnie, Niko. Liczcie i słuchajcie, wesołe skoczki. Jutro czeka nas nasza pierwsza lekcja WF-u. Proszę więc, przynieście jutro stroje gimnastyczne na zmianę. Czy wszyscy będą o tym pamiętać? Tak, panie Wierciku. WF? Superowo!
mopsostyczne. Pyrku, mamciu, chodźcie spróbować świeżutkich dyniowych ciasteczek, babcia! Smacznego, mopsiki! Pyszne! Dziękuję, babciu. Ślicznie proszę, jeszcze jedno. Przykro mi, Frytko. Zostały tylko cztery. Po jednym dla każdego na jutro. Kartofelciu! Przepraszam, że się z tobą nie podzieliłam. Następnym razem na pewno to zrobię. Mopso, obietnica! No, moje mopsiki. Chowaj się. Pora iść na górę myć zęby przed snem. Pyrku, wygram z tobą! Pyrku? Hej, Frytolino! Powiedz, co robisz? Kończę moją pracę domową o starożytnych Egipcjanach. Starożytnych Egipcjanach? Zbudowali piramidy tysiące lat temu. Jej! Mogę ci namalować żółte piramidy i żółty piasek. Lubię malować żółtym. Przepraszam, Frytolino. Jesteś jeszcze na to za mała. To jest dla ciebie za trudne. Ale ja ładnie maluję. Pewnie, że tak, Frytko. Ale swoją pracę domową muszę zrobić samodzielnie. Także proszę, nie dotykaj tego. Chodź już, moja mała Fryteczko. Trzeba umyć zęby. To niesprawiedliwe. Mogłabym pomóc Pyrkowi. Prawda, Kartofelciu? Kartofelciu? Gdzie jesteś? Mopsy są fantastyczne o każdej porze dnia. Kartofelciu! Gdzie jesteś? O nie! Schowaj się, Kartofelciu! Co ty tam robisz, Frytko? Szukałam mojej przytulanki Kartofelci. Musiałam ją upuścić. Chyba pod stół. Ty i twoja przytulanka. Jesteś zabawnym małym mopsem. Ale teraz już pora iść spać. Dobrze, babciu. Mało brakowało, Kartofelciu. A ty, Pyrku? Zdaje się, już pora na kąpiel przed snem. No, kończ już lekcję. Czy mogę jeszcze trochę posiedzieć, babciu? Muszę jeszcze pokolorować jedną piramidę. Robi się późno, mój mopsie. Zostaw swoją pracę tutaj i dokończysz ją jutro rano. Dobrze. Arbuzowy kremik. Ciasto dyniowe, moje ulubione. Co jest, Kartofelciu? Nie możesz spać? O nie, jesteś głodna. Nie podzieliłam się z tobą moim ciastkiem dyniowym. I nie mogłaś dokończyć swojej dyniowej pestki. Głodna, Kartofelcia. Chodź, znajdziemy ci jakąś nocną przekąskę. Popatrz, Kartofelciu. Ciastka dyniowe mojego babcia. Babcia mówił, że są na jutro, ale chyba możemy zjeść teraz malutki kawałeczek. Może jeszcze malutki kawałeczek?
Kartofelciu, zjadłyśmy całe ciastko! O-o! Chodź, wracajmy do łóżka, zanim zjemy jeszcze jedno. Praca domowa pyrka! Proszę, to jest bardzo łatwe. Chyba trochę mu pomogę. Ojej! Przepraszam. Nie martw się, kartofelciu. Umiem ładnie malować. Hej! Daj mi pędzelek! Kartofelciu! Kartofelciu, naprawdę potrafię to sama pomalować. O, tak! Co ty robisz? Mój rysunek! Co tu się dzieje? Dlaczego nie jesteście w łóżkach? Mamciu, babciu, popatrzcie na mój rysunek! Jest zniszczony! Mówiłam jej, żeby tego nie ruszała! A ona wylała na niego całą wodę! Frytko, dlaczego to zrobiłaś? Ja tylko chciałam pomóc! Frytko, Frytko, pokaż się, proszę. Musisz zejść na dół i przeprosić Pyrka za to, co zrobiłaś. Ale mamciu, ja tylko chciałam pomóc. Ja nie chciałam mu... Wiem to, Frytko, ale Pyrek prosił, żebyś nie ruszała jego pracy. Powinnaś go posłuchać. Proszę, idź go przeproś. Ale ja nie chcę. Trzeba przeprosić, gdy zrobiło się coś złego. No już, Frytko. Pyrku, przepraszam, że zniszczyłam twoją pracę. Nic nie szkodzi, chyba. Chciałam ci pokazać, że ja też potrafię malować. Mówiłem ci, żebyś tego nie ruszała. To moja praca. A teraz nie mogę jej oddać. Przepraszam. Jedno ciastko, które zostawiliśmy na jutro, zniknęło. Frytko, wiesz, gdzie jest? Zjadłam je. Przepraszam, babciu. Byłam głodna. O, Frytko. Idź umyj zęby jeszcze raz, a potem prosto do łóżka. Dzień dobry, kartofelciu. No tak, przypomniałam sobie. Praca Pyrka. Wcale nie powinnam była się do niej zbliżać. Dzień dobry, mamciu. Dzień dobry, babciu. To Pyrek. Dzień dobry, mój kochany mopsiku. Jak samopoczucie, synku? Nie za dobre, babciu. Jest mi ciągle smutno. Ojej. Tak! Frytko, chodź zobacz! Zobaczyć? Frytolina! Ale co się stało? Chodź zobacz! Woda, którą wylałaś, wyschła! I teraz praca jest cała poplamiona i pomarszczona! Wygląda jak zabytek! Jak prawdziwy egipski rysunek! To dzięki tobie, Frytolinko! Pan Bizon będzie zachwycony! Jednak nadal cię przepraszam. Obiecuję już nigdy nie ruszać twojej pracy domowej. Zgoda! Może jako podziękowanie podzielę się z tobą moim dniowym ciastkiem. Dziękuję, Pyrku! I moja, kartofelciu, też dostaniesz kawałeczek.
No, moje mopsiki, placki dyniowe i krem z arbuza na śniadanie. Dziękuję, babciu. Co to, babciu mopsiku? To mój telefon. Przypomina mi, że jutro mamy dzień z dzieckiem w pracy. A to znaczy, że ty, moja mała fryteczko, pójdziesz razem ze mną na posterunek policji. Jej! Nie mogę się tego doczekać, babciu! A ty pójdziesz ze mną, kartofelciu. Zakryj się, kartofelciu, żeby nikt nie poznał, że jesteś myszką. O nie! Znowu się pomyliłem. Frytko, pożyczysz mi swoją gumkę? Nie, to nie jest żadna gumka. To jest moja przytulanka i przecież to wiesz. Pożyczę ci moją. Dzięki, Śmieszko. Tak, dzięki, Śmieszko. Lepiej nie wystawiaj nosa z kieszeni. Zamknijcie książki. Już pora na WF! Tak! Super! O, ale się cieszę z naszej pierwszej lekcji WF-u. Na pewno dobrze mi pójdzie. Wszyscy pamiętali o strojach gimnastycznych? Tak, panie dzieciku! Świetnie! Howie? Ja... zapomniałem przynieść. Na szczęście jesteśmy przygotowani na takie trudne wypadki. To nie twój rozmiar, więc następnym razem koniecznie przynieś własny strój. Jasna sprawa. Dzięki, panie Wierciku. Wesołe skoczki! Ustawcie się pod drzwiami w szeregu! Pięknie, dzieci! Pora na rozgrzewkę! Róbcie to, co ja! Kolana! Frytko, patrz jak ćwiczę! Podnoś wysoko kolana! Dobra robota! Dobrze! Na początek chciałem powiedzieć, że w WF-ie chodzi o zabawę i sportowy entuzjazm. Zaczniemy od skoku wzwyż z rozbiegu. Skok wzwyż! Uwielbiam skoki! Podobnie jak my! To będzie dla mnie bułka z masłem. Prawda, kartofelciu? Aha. Skaczemy nad tą poprzeczką. O tak! Spróbujcie jednak jej nie zrzucić. Wolałabym, żebyś podczas skoku nie wypadła mi z kieszeni. To wyjdź po linię i patrz. Nikt cię tam nie zobaczy. Tak, to komu uda się przeskoczyć bez zrzucenia poprzeczki? W porządku, stoisz pierwsza, więc skoczysz pierwsza. Daj czadu. Widziałaś to? Co za piękny skok! Nic trudnego. Patrzcie na to! Ojcz! Szkolne spodenki są dla mnie zbyt luźne, panie Wierciku. O, rety. Może spróbuj je mocniej związać. Mona? Teraz ty? Betsy, masz szansę się wykazać? Henrietto, skacz! Goryl Garwik, skacz, skacz, skacz! Jej, bardzo sprytnie, dzieci. Rewelka. Dalej, Niko. Twoja kolej.
Życz mi szczęścia. Powodzonka, Niko. Panda! Brawo! Brawo! Skoczyłem! Jeszcze nam została frytka! Uda ci się, frytko, zobaczysz! Tam! To lecę. Wszystko dobrze? Tak mi przykro, panie Wierciku, ale chyba moje krótkie nóżki nie nadają się za bardzo do skoków przez poprzeczkę. Nic się nie martw. Jak na małego mopsa było pięknie. Frytko, nie martw się. Chciałabym mieć tak długie nogi jak ty, Śmieszko. Dobrze, kochani. Pora na podniesienie poprzeczki. Skoro nie wyszło ci wcześniej, tym bardziej nie wyjdzie ci teraz. Nie musisz być przykry, Howie. Nic nie szkodzi, Śmieszko. To niestety prawda. O, nic się nie przejmuj. Kartofelciu, ten WF to nie jest moja działka. Wskocz do kieszeni, Kartofelciu, zanim ktoś cię zobaczy. Zatem tylko ta dwójka pokonała poprzeczkę. Zobaczymy, kto skoczy jeszcze wyżej. Dalej, Betsy! Prawie wyszło. Teraz pędząca Śmieszka. Nie do pobicia! Żyrafa górą! Pewnie, ale dlatego, że mam super długie nogi. A ja mam super krótkie. Panie Wierciku? Tak, Frytko? Mogę już się przebrać w zwykłe ubrania? WF nie jest dla mnie. Mam zbyt krótkie łapki. Przy niektórych dyscyplinach krótkie nogi to zaleta. Poczekaj, aż zobaczysz, co będzie teraz. Pora na nowe wyzwanie! Jak nisko zejdziecie, nie zrzucając poprzeczki? To się nazywa limbo, a chodzi w tym oto. Start! Dobrze, Śmieszko, zapraszam. Limbo, 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 limbo. Ustaw poprzeczkę. Limbo, limbo. To wygląda na bardzo trudne. Przynajmniej się starałeś. Limbo, 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 limbo. A wszystko gra. Jeszcze nikomu się to nie udało. Mnie też się nie uda. Myślisz, że mam szansę, Kartofelciu? Może i tak. Dzięki, przyjaciółko, więc dam z siebie wszystko. Mops cię kocha. Dobrze, Niko, spróbuj. Limbo, 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 limbo. Gotowa, żeby pójść niziutko? Tak myślę, panie Wierciku. Przekonajmy się, jak bardzo możemy się zniżyć. Frytka! 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 Limbo! 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 Yeah!
mam. Bingo! 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 Jesteś nie do pobicia, Frytko. Tak, ale moje krótkie mopsonóżki nie nadają się do skoków. Przechodzenie dołem to świetna dyscyplina dla mnie. Łew jest zły! Zgadzam się z tym, Frytko. Słuchajcie! Gdy wrócimy tu w przyszłym tygodniu, będzie dzień waszych fantastycznych prezentacji. Super! A zatem, kto robi w weekend coś bardzo fajnego, o czym opowie nam wszystkim w poniedziałek? Tipi Top! Co będziecie robić? Zamontują nam w domu olbrzymią zjeżdżalnię! Jutro przywiozą ją wielką ciężarówką! A może razem sobie z niej pozjeżdżamy? Z kim rozmawiasz, Frytko? Ukryj się. A, z przytulanką, kartofelcią. Naprawdę kochasz tę swoją kartofelcię. Pewnie, że tak.